Godzina 20, widzę Fredium 41. Dzisiaj bez gościa, ale myślę, że dużo tematów się wydarzyło na przestrzeni tych ostatnich tygodni i forma zespołu i wiosna, która się kolejny raz powtarza i robotnicze talk show, w którym wystąpił prezes i no i też na pewno ta sytuacja z trenerem Niedźwiedziem, która teoretycznie myślę, że jest powiedziane, że trener zostaje, ale w praktyce każdy wie, że to różnie bywa, więc myślę, że o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, to ja myślę, że na pierwszy strzał myślę, że warto byłoby zacząć od tych spotkań, które się na przestrzeni ostatnich tygodni przydarzyły Widzewowi, niekoniecznie dobrych, ale to może zacznijmy od tego Rakowa, to tak w paru słowach myślę, że warto by było pogadać o tym meczu, bo każdy się nastawiał, że ten mecz raczej przegramy. Głosy są różne, niektórzy byli w miarę zadowoleni, niektórzy niekoniecznie. Ja byłem po tej drugiej stronie, czyli nie byłem zadowolony z tego meczu, mimo tego, że Raków strzelił nam dwie bramki, tylko nastawiałem się na wyższy wynik i to druga bramka w ostatniej minucie spotkania, natomiast no, gdzieś tam w głębi serca liczyłem na to, że Widzew i trener Niedźwiedź spróbuje zagrać troszkę inaczej. Alternatywa w postaci może innego ustawienia, ale jak wiemy, nie mamy za dużej kadry, żeby sobie na więcej możliwości pozwolić. Natomiast sama gra, pewnie jakby ktoś spojrzał na to, że graliśmy prawdopodobnie z przyszłym mistrzem Polski i zespołem, który od momentu, kiedy został przejęty przez trenera Papszuna, który de facto już nie będzie trenerem po tym sezonie, robi progres, to jednak no, mimo wszystko miałem nadzieję, że coś tam więcej zrobimy i no, niestety nie udało się. Wydaje mi się, że ten mecz, który teraz będzie z Piastem, to jest taki mecz, który no, nie może tu się przydarzyć nic innego jak zwycięstwo, bo jeżeli tego zwycięstwa nie będzie, to będzie duży problem, tak mi się wydaje, że ta tabela jest tak spłaszczona, ci przeciwnicy są tak blisko, że niekoniecznie tutaj bym przynajmniej obec mówił, że się utrzymaliśmy, bo patrząc na naszą formę, patrząc na to, jak się zespół prezentuje, biorąc pod uwagę to, że my lepiej punktujemy na wyjazdach, a u siebie od samego początku praktycznie sezonu gramy średnio, poza małymi wyjątkami, no to ten mecz z Piastem to taka ranga z tych najważniejszych w sezonie. No jeżeli sobie już zaczynamy od tego Rakowa, no to ja muszę powiedzieć, że no, daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że byłem zadowolony. Bo wiadomo, porażka to porażka i ostatnio nie mamy jakiejś różowej, kolorowej pasty, jak wszyscy wiemy. Natomiast uważam, że zagraliśmy lepiej niż na wyjazdach w Płocku na przykład, czy w Krakowie, na Krakowi. Aczkolwiek to nam punktów nie dało i za styl tutaj nikt nas nie będzie teraz rozliczał, czy zagraliśmy ciut lepiej niż w Płocku, czy ciut lepiej niż w Krakowie. Porażka to jest porażka. Mam wrażenie, że znaczy generalnie jak sobie tak analizuję tą rundę wiosenną naszą, to na początku byłem zadowolony bardzo, bo widziałem progres w tej drużynie, widziałem schematy powtarzalności, na pewno bardzo mi się podobało to, że widzę zdecydowanie poprawił wyprowadzenie piłki spod własnej bramki. Natomiast później tak jakoś nie wiem, jak to określić dokładnie, no powiedzmy sobie tak gdzieś w połowie tej rundy, może nawet troszeczkę mniej niż w połowie, ta nasza gra zaczęła troszeczkę kulej, zaczęła troszeczkę siadać już. Na początku mogliśmy narzekać na tą indolencję strzelecką, że te punkty nam uciekają tylko ze względu na to, że no, że po prostu jesteśmy bardzo nieskuteczni. Natomiast czym dalej w las, to mam wrażenie, że już tych sytuacji tworzymy sobie mniej. Niestety. Aczkolwiek w Częstochowie trzeba przyznać, że znowu wróciły demony, bo tam ani Raków, ani my nie stworzyliśmy sobie za dużo sytuacji. Natomiast no,
Nasza ostoja, nasz profesor niestety miał słabszy mecz. Raz, że przytrafił się ten nieszczęsny rzut karny na początku, który trochę myślę ustawił ten mecz, a dwa, że miał ten nasz Marek kochany dwie takie bardzo dogodne sytuacje, żeby umieścić piłkę w siatce. Jedną po strzale Bartka Pawłowskiego, bardzo dobrym z dystansu, jedną po prezencie od bramkarza Rakowa. Niestety nic nam nie wpadło. Marek też może mieć słabszy dzień, a to tylko pokazuje w mojej opinii, że może ta kołderka nasza jest króciutka. To będę powtarzał z uporem maniaka. I nawet jeżeli temu Markowi, naszej ostoi, naszemu profesorowi przydarzy się jakiś, tak jak tutaj w Częstochowie, słabszy mecz, to nawet jakbyśmy chcieli, to nie mamy go za bardzo na kogo zmienić. Zapraszamy Was oczywiście do dyskusji. Jesteśmy ciekawi Waszego zdania, jak Wy widzicie tą rundę. Jak Wy widzicie, jakie Wy macie spojrzenie szersze na widzę w tej rundzie. Pewno oglądaliście robotniczy talk show z prezesem. Też jesteśmy ciekawi, Właśnie zgłosił się jakim jest. Little Boy, Sławek, także myślę, Zapraszamy. że wysłuchamy, co masz do powiedzenia. Witam cię serdecznie, dobry wieczór. Jeżeli nie wiesz, jak zacząć, nie pamiętam, czy już bywałeś, natomiast musisz odmutować mikrofon w lewym dolnym rogu telefonu. Jasne. A ja wiesz co, sam mówiłem do siebie, tak więc jeszcze raz siemanko, witam wszystkich serdecznie. Staram się słuchać tych audycji w miarę regularnie. Oczywiście, kurczę, na dobre i na złe. Wiadomo, jak to wygląda. I słuchajcie, ja mam takie pytanko do was. No bo tutaj teraz, no wiadomo, jak wygląda sytuacja z Widzewem. Widać, jak chłopaki punktują, jak grają. Nie trzeba o tym mówić, chyba po raz tam enty, no chyba, że będzie taka specjalnie audycja, to porozmawiamy, ale mam do was pytanie. Czy wy jako kibice, no bo podejrzewam, że niektórzy są bliżej klubu, niektórzy są dalej, faktycznie gdzieś tam nie wiem, potwierdzacie te informacje, że, nie wiem, trener może nas niedźwiedź odejść w czerwcu i generalnie, no może być taka aż wielka, nie wiem, roszada i przemeblowanie w klubie? Trochę się tego boję, nie ukrywam. Co sądzicie o tym? Znaczy, generalnie, jak mogę ja wyrazić swoje zdanie, to ja bym nie dramatyzował. Natomiast wiesz, jak to jest biznes, tak? Piłka to biznes i w biznesie nigdy nie można być niczego pewnym, według mnie. Jeżeli chodzi o trenera, to mam wielką nadzieję, że zostanie. Trener Niedźwiedź ma jeszcze rok umowy z nami. Była klauzula, że po awansie do Ekstraklasy trenerowi się przedłuża o kolejny sezon kontrakt, więc jeszcze następny sezon. Miejmy nadzieję, że trener Niedźwiedź będzie z nami. Natomiast tak jak mówię, ciężko by było tutaj położyć głowę i powiedzieć, że na 100% trener Niedźwiedź będzie z nami, chociaż pewno jak wielu z Was zauważyło, prezes Drusz bodajże w dniu wczorajszym uspokajał kibiców, właśnie wspominał o tym. Tak, Zizu, ale trener Drusz nie był taki pewny siebie, jak kurczę to miało to miejsce w Warcie. Oczywiście ja tam nie chcę tutaj nie wiadomo czego prorokować i tak dalej, ale generalnie gdzieś tam się martwię, bo te nasze demony, żeby nie daj Boże nie wróciły. Każdy się ucieszył, że ten Widzew zaczął lepiej grać. Myślę, że każdy po pierwszej lidze przecierał oczy w tej rundzie pierwszej oczywiście, że my potrafimy grać taką fajną piłę tym samym składem, gdzie w pierwszej lidze się męczyliśmy. I powiem wam szczerze, że jak czytam, pierwsza sprawa, te podziały, kurczę, gdzieś tam u nas w świecie kibicowskim, widzewskim, że część osób jest za tym, żeby, nie wiem, i to nawet piszą jawnie, nie? Tak, kurczę, gdzieś tam w mediach społecznościowych, żeby tak, trener odszedł, żeby odszedł Druszcz. I generalnie gdzieś tam zastanawiam się, Boże jedyny, skąd się to bierze? No nie powinniśmy generalnie dopuścić do takich sytuacji. I teraz jeszcze przeczytałem tego newsa, no, przeczytałem, posłuchałem, przeczytałem, no wiadomo, to wszyscy o tym huczeli, że wszystkie gdzieś tam oczy spoglądają w kierunku niedźwiedzia. Mam nadzieję, że to są tylko takie kaczki dziennikarskie, ale kurczę, no martwię się, no bo wiadomo, jak sytuacja nasza wygląda w Łodzi.
Ja myślałem, że to co złe, to co najgorsze, to jest dawno za nami. Dlatego tak, wiecie, no nie ma możliwości porozmawiania inaczej niż tutaj, na przykład w takiej formie, dlatego przepraszam za jakieś tam moje może wycieczki gdzieś tam, kurczę, spamowe, ale tak chciałem posłuchać waszego zdania, tak, kibiców, tak, kurczę, od serca w 100%. Nie, no spoko, wiesz, no po to jest ten pokój, po to to tworzymy, żeby tutaj był dialog między kibicami. Możemy sobie rozmawiać o wszystkim. Po to jest ten Red Room, właśnie stworzony tutaj z myślą o kibicach, żebyśmy sobie porozmawiali. Generalnie mam takie wrażenie, że u nas jest to czasami chore w naszym środowisku twitterowym. Jakieś wycieczki personalne, często wyzwiska niewybredne i tak dalej przez internet. A tak naprawdę jesteśmy kibicami przecież jednego klubu i każdemu zależy na tym klubie, każdy ma wizę w sercu. Ale Zizu, przepraszam, że ci wejdę zdanie, bo ja generalnie was tutaj kojarzę z tych nicknamów, czyli z tych nazw internetowych, ale tak naprawdę gdzieś tam na stadionie, nie, jak będę miał okazję, chętnie podejdę, zbiję piątkę, poznam się. Ale gdzieś tam w tym świecie internetowym, wiadomo, gdzieś tam się czyta różne głupoty i na przykład, no nie wiem, nie chcę tutaj robić jakichś takich wycieczek personalnych, ale na przykład Dekra, jak dobrze pamiętam. Dekra? Tak, chyba Dekra, taki gościu, kurczę, też z twitterowej społeczności widzewskiej. Kurczę, jawnie mówi do prezesa, gdzieś tam nawet ktoś tam zrobił screena i gdzieś tam to się dalej powędrowało do prezesa Drużdża, czy on też się nie wybiera nigdzie i tak dalej. Słuchajcie, powiedzcie mi tylko jedną, kurczę, zasadniczą rzecz. Co ma na celu takie kurczę coś w zasadzie, nie? No dobra, no niech ten Drużdż odejdzie. No dobra, odejdzie, bo tutaj nie ma pracownika, nie ma z niewolnika, czy tam odwrotnie, wiecie, o co mi chodzi. Wydaje mi się, że powinniśmy dbać o jakiś taki, kurczę, przyjemny, fajny klimat wokół klubu i chyba te porządki powinny też być zrobione troszkę w tej społeczności naszej widzowskiej, jak się okazało. Gdzieś tam Red Room, nie wiem, czy właśnie wy, panowie, ale wiem, że tam z Radiem Widzew też tam nie, jakoś tak się tam nie układa i generalnie gdzieś tam te konflikty się pojawiają i ja powiem uczciwie, jako gościu, który się urodził wkowo na Widzewie Wschodzie, to mi się rodzi pytanie, kurczę, skąd się wzięły takie podziały u nas gdzieś tam w środowisku kibicowskim i tutaj jak dochodzą te jeszcze kwestie właśnie odejścia, ewentualne odejścia Drużdża, prezesa, czy nie wiem, chociażby kurczę trenera, to wydaje mi się, że to są złe jakieś kurcze, nie wiem, sygnały z naszego środowiska i powinno się je trochę wygaszyć. Oczywiście każdy ma prawo się wypowiedzieć, no ale sorry do tych wszystkich krzyczących, że Niedźwiedź powinien odejść. To ja mam do was pytanie, no słuchajcie, no, kurczę, to jeżeli Niedźwiedź odejdzie, to kto za niego? No proszę, doradźcie, kto za niego, bo w tym momencie gdzieś tam Niedźwiedź pojawia się w proponowanych nazwiskach jako trener mistrza Polski i tak dalej, no to czyli też o czymś to świadczy. Mamy dobrego trenera i powinniśmy tutaj szukać nie wiadomo czego. No generalnie to myślę, że problemy są zgoła gdzie indziej, ale boję się i martwię się o to, co się zaczyna dziać. Kiedy widzowi trochę nie idzie. Sorry, że się przerwę, spotkałeś się z takimi opiniami, że trener powinien odejść, bo ja się Tak, słuchaj, spotkałem się z takimi opiniami, może nie generalnie bezpośrednio, że Drużdż, czy taki prezesie jesteś kiepski, odejść. Nie, takiego czegoś nie... Ale nie mówię o prezesie, mówię w tej chwili o trenerze, bo mówiłeś o... Tak, wiesz co, słuchajcie, ja wam coś powiem. Ja tam generalnie rzecz biorąc, no jestem na dobre i na złe, tak jak powiedziałem na samym początku i staram się słuchać, kurczę, każdej audycji i każdej frakcji, że tak powiem, widzewskiej, czyli... Staram się być u was, staram się słuchać Radia Łódź, bo chcę być na bieżąco, po prostu. No i w Radiu Łódź, Boże, nie wiem czemu mylę Radio Łódź z Radiem Widzew, po prostu, kurczę, soki. No i słucham też co Radio Widzew i generalnie tam chłopaki, no kurde, no ja rozumiem, no są fanatykami Widzewa. Dużo ludzi ich słucha, być może nieprzychylni też klubowi słuchają i nie powinno być tak, że... No kibice Widzewa, jako sobie sami mówią, no to wypowiadają się też w ten sposób, że no kurczę, no trener musi odejść. No nie, no prezes jest kiepski, no podważanie cały czas jakichś tam kompetencji, albo że zrobił coś źle, albo że gdzie indziej zrobiłby lepiej, bo u nas coś tam, to sobie tak myślę, mówię, chłopie, no nie powinnaś tak mówić, skoro się kurczę generalnie gdzieś tam wypowiadasz w mediach społecznościowych i możecie słuchać wiele, wiele osób. No wydaje mi się, że niektóre sygnały, niektóre słowa
są trochę krzywdzące generalnie. Dlatego mówię, zapytam się, jak wy to widzicie, czy też się martwicie. Być może ktoś z was ma jakieś lepsze dojście i macie jakieś informacje, że Niedźwiedź na pewno nie odejdzie. No ale z tych wszystkich informacji, co się czyta, to się po prostu martwię, bo chciałbym, żeby było dobrze. No. Bo dobrze długo nie było u nas. No i tyle. Ja, jeżeli chodzi o trenera Niedźwiedzia, to nie wyobrażam sobie, żeby odszedł. Personalnie nie chciałbym, żeby taka sytuacja się wydarzyła, aczkolwiek uważam, że jest to możliwe, bo jednak jakbym sobie tak postawił się na miejscu trenera, jestem w Widzewie aktualnie, który oczywiście jest wielkim klubem, ma wielką rzeszę kibiców i ogólnie jest nieporównywalnie bardziej rozwojowym projektem, jeżeli chodzi o dłuższy dystans niż Raków, to jestem przekonany o tym. Ale jeżeli tak bym się postawił na jego miejscu teraz i przeanalizował sobie, jakie możliwości Widzew będzie dawał, powiedzmy w przyszłych dwóch sezonach, jakie możliwości miałby ewentualnie, załóżmy, że taka sytuacja by się przydarzyła, że dostałby ofertę w Rakowie, gdzie już jest głośno mówione, że ten Widzew, że ty nie ma czego oczekiwać tutaj wzmocnień, które w jakiś sposób, że tak powiem, zrobią z tego zespołu walczący o coś więcej niż byt w lidze, gdzie trener, umówmy się, jest z tego świeżego pokolenia, które gdzieś tam ma na tą piłkę świeże spojrzenie i na pewno tych trenerów nie ma za dużo w Polsce. Dopiero myślę, że ta skala tych trenerów, tych młodych, przechodzi dopiero jakby na tą stronę, gdzie większość klubu przychylnym okiem spogląda na nich, bo kiedyś raczej wszyscy woleli tych trenerów sprawdzonych, są z tym takim podejściem do treningu i prowadzenia drużyn, takim coś a la Smuda. Ale no, umówmy się, że jednak Raków na dzień dzisiejszy prawdopodobnie i w przyszłych sezonach możliwości, jakie będzie stwarzał jakiemukolwiek trenerowi, będą nieporównywalnie większe od Widzewa, więc jeżeli trener Niedźwiedź chciałby się pewnie rozwijać jako trener i mieć możliwości, może nie nieograniczone, ale na pewno dużo większe niż my, to jestem w stanie w to uwierzyć. Ja osobiście jestem w stanie w to uwierzyć i ja nie łykam takich, nie łykam jakichś tam filmików typu Warta, bo uważam, że jak będzie pojawi się dobra oferta za trenera, to i trener Warty odejdzie. To jest wszystko kwestia pieniędzy, tak mi się wydaje. Więc żeby trener odszedł, to muszą się dwa warunki pewnie złożyć na to, że trener chciałby odejść, a żeby chciał odejść, to pewnie musiałoby się złożyć na to, czy Widzew w takiej sytuacji jest w stanie przedstawić jakąkolwiek ofertę, która będzie prowadziła do tego, że ten zespół będzie się rozwijał, bo żaden trener nie chce tego, żeby zespół stał w miejscu. My od pół roku stoimy w miejscu, takie jest moje zdanie. Tak. Dlatego ja często, gęsto o tym piszę, niektórym się to nie podoba, że wyrażam w taki sposób swoje zdanie, no ale trzeba sobie powiedzieć, że zespół się zatrzymał w miejscu i nie kupuje tego, że nas nie stać. Uważam, że i tak te transfery będą musiały być zrobione, czy to jest zimą, czy to jest latem, znaczenia to nie ma żadnego. Po prostu jesteśmy pół roku w plecy i to tyle. Natomiast no, jeżeli widzę jako klub w takiej sytuacji, kiedy nagle trener Papszun opuścił Raków znienacka czy nie znienacka, no już nie mi to oceniać, natomiast trener Niedźwiedź w takiej sytuacji na pewno ma, jeżeli czuje zainteresowanie, naprawdę jest coś na rzeczy ze strony Rakowa, to na pewno może też w pewien sposób wymusić na Widzewie pewne ruchy w przyszłości, prawda? A nie stanie w miejscu. No bo jeżeli jest trenerem ambitnym i widać, że potrafi ułożyć coś z niczego i zrobić, wiesz, zespół, który jest kompetytywny na polskiej arenie, umówmy się, z środkami mocno ograniczonymi, to też łatwo sobie wyobrazić, co mógłby zrobić w zespole, który ma dużo większe możliwości finansowe, więc... No właśnie wiesz co, tego też się martwię, bo w Częstochowie płacą, zresztą wiecie, zawodnikom dobre pieniądze i generalnie kontrakty są podpisane na gruby hajs, gdzie my widzimy tego, na to sobie nie możemy pozwolić i boję się właśnie tego, że w okresie tej słabszej gry Widzewa, gdzie dużo nieprzychylnych osób coraz głośniej zaczyna wypowiadać swoje tam opinie i tak dalej, to jeżeli jest ziarnko prawdy w tym, że właśnie, nie wiem, Raków przykładowo, no chociaż chciałbym się mylić, nie? Wiadomo, że tam Raków proponował jak
jakąś tam ofertę czy też kontrakt naszemu trenerowi, to jak wiemy, Widzewie nie ma jakichś tam nie wiadomo jakich wielkich pieniędzy, to myślę, że tam spokojnie jest 2 albo 3 razy wyższy kontrakt. Kolejna sprawa, jeżeli Raków dojedzie na czołowym miejscu, no to wiemy, że też się troszeczkę tam, kurczę, Europa zaświeci, jeśli chodzi o jakieś tam inne drużyny niż polskie. I mam nadzieję, że kurczę, no właśnie pan Janusz Niedźwiedź przeanalizuje sobie to wszystko, czy lepiej poczekać i spróbować coś ugrać z Widzewem i po prostu być tutaj legendą, czy no mam nadzieję, że generalnie nie ucieknie, nie? Dlatego też chciałem usłyszeć wasze słowa, wiesz, to dużo mówić. Wydaje mi się, że... No czy wiesz, jeszcze jak mogę powiedzieć swoje zdanie, to ja jestem totalnie tym Niedźwiedź, nie? Ja, no może zbyt duże słowa by było, że jestem zakochany w tym trenerze, natomiast uważam, że to jest... Ja patrzę globalnie na piłkę naszą polską i ja w polskiej ekstraklasie w tej chwili nie widzę za dużo trenerów takiej, nazwijmy to, nowej fali młodej, którzy mnie osobiście by odpowiadali, którzy by chcieli grać w piłkę, a trener Niedźwiedź jest takim trenerem. Widzę tylko Szulczka w Warcie Poznań, podobnego trenera do naszego Janusza Niedźwiedzia i uważam, że to jest mega trener, który będzie szedł tylko do góry, bo to jest facet, który jest tak, umówmy się, on jest dopiero drugi sezon na takim szczeblu. Był rok w pierwszej lidze, gdzie zrobił od razu awans, jest teraz pierwszy rok w Ekstraklasie, gdzie no wszyscy właśnie, go palą, tak? No właśnie. I uważam, że to jest facet przeambitny, bardzo, bardzo pasujący do naszego klubu charakterem, charyzmą i tak dalej. I mi on osobiście bardzo tutaj odpowiada. Powiem tak szczerze, że od czasów, no jestem już starym kibicem, powiedzmy, od czasów Franca Smudy. Franc Smuda też miał coś takiego, że mnie zaraził tym i Janusz Niedźwiedź też ma coś takiego, że mnie zaraził. Mi się po prostu dobrze patrzyło na Widzew w rundzie jesiennej. Ja przecierałem czasami oczy ze zdumienia, jak ten facet potrafił zbudować niektórych piłkarzy. Na przykład, nie wiem, no Patryk Stępiński, no mówmy się, no Janusz Niedźwiedź dał mu nowe życie piłkarskie, tak? Gdyby nie trener Niedźwiedź, to wyobrażam sobie, że Patryk Stępiński mógłby gdzieś w drugiej lidze już grać, tak? Bo jako ten prawy defensor raczej by już wielkiej kariery nie zrobił, a Janusz Niedźwiedź zaczął grać tą byką z tyłu. Patryk się odnalazł w tym systemie fenomenalnie i dał mu nowe życie piłkarskie, więc uważam, że to jest trener, który tylko będzie szedł do góry. Tak, pytanie jest zasadnicze, podstawowe, jaką wizję rozwoju klubu ma właściciel, jaką wizję rozwoju klubu ma zarząd i jaką wizję rozpraszają przed trenerem Niedźwiedziem, bo tak jak mówiłem na wstępie, no, piłka to jest biznes. Piłka to jest biznes, umówmy się, tu czasami nie ma sentymentów i Janusz Niedźwiedź, który jest jeszcze stosunkowo młodym trenerem, może już nie wiekiem tak, nie, ale bo u nas w Polsce też tak się przyjęło, że młody zdolny 25 lat, jeżeli chodzi o piłkarzy, nie, i z trenerami też tak czasami jest, natomiast jest młodym trenerem na tym szczeblu rozgrywkowym, świeżym, ze świeżym spojrzeniem, ambitnym i oczywiście może zdarzyć, że dostanie jakąś ofertę. Wszystko moim zdaniem zależy od wizji rozwoju naszego klubu, jak to będzie wyglądało w dalszych sezonach. Takie moje zdanie. Natomiast oczywiście bardzo, bardzo by mi było szkoda. No, bym był wręcz zdruzgotany, gdyby trener nie zdychał. No wiecie co? Nie, no bo... No tak, przepraszam. Mów. No. Ja powiem tylko, że trener Niedźwiedź to jest, tak jak Zizu powiedział, trener od naprawdę dawien dawna, który dał radość kibicom z materiału, który niekoniecznie mógłby dać to innemu trenerowi. Myślę, że wyciągnął z tego, co ma, pewnie prawie 100%, jeżeli nie więcej. I fajnie by było, gdyby mógł prowadzić ten zespół z środkami, które pozwalają na rozwój, bo no umówmy się, że jeżeli nie idziesz do przodu, jak stoisz w miejscu, to się cofasz, tak? No, dlatego ja mam wielki żal o to, że my tych transferów nie zrobiliśmy, bo uważam, że to był bardzo duży błąd, że nie mieliśmy alternatyw w postaci innych zawodników, za chociażby Ramireza, który na pewno by tutaj wniósł dużo świeżości. Natomiast no, taki trener jak trener Niedźwiedź, kiedy widzisz, że runda wiosenna jest no, genialna, bo ciężko byłoby o lepszą, to zdajesz sobie sprawę, że taki trener, albo dasz mu
odpowiednie materiały do budowy dalszej i polepszania tego, co już stworzył, albo będzie łakomym kąskiem dla innych zespołów i nikt tutaj nie będzie patrzył wtedy na to, że to jest Widzew. Myślę, że trener Niedźwiedź na pewno jakiś sentyment do Widzewa ma, no bo Widzew dał mu szansę, jest to pierwszy jego bardzo duży klub. Raczej rzadko się zdarza, żeby trener znikąd nagle wskoczył do tak dużego klubu. No, ze Smudą trenerem, Smudą też tak było. I tutaj sytuacja się powtarza, oby z takim samym skutkiem. Natomiast no, jeżeli ja bym był trenerem Niedźwiedziem, no to z całym sentymentem do Widzewa, jeżeli Widzew jako zarząd, jako klub przedstawiłby mi po prostu pomysł na ten zespół, że my przez następne lata raczej będziemy tutaj tylko myśleć o spokojnym bycie w lidze, no to bym się grubo zastanowił, dlatego że myślę, że kibice też nastawiają się na to, że ten Widzew w ciągu kilku lat będzie z roku na rok, z sezonu na sezon i przede wszystkim co rundę w jakiś sposób się wzmacniał i robił progres, bo na tym to polega. No ale jeżeli tego nie będzie, to i kibice złapią frustrację, no ale przede wszystkim trener Niedźwiedź jako ten generał i kapitan tego statku, to on widzi tak naprawdę z góry wszystko, czy to idzie w dobrym kierunku i czy to ma perspektywy na to, żeby się rozwinąć. Jeżeli tego nie będzie, no to uważam, że jest duża szansa na to, że nas opuści. Może nie teraz, natomiast wiesz, jeżeli powtórzyłaby się kolejna taka runda, mam na myśli tutaj transferowa w postaci okienka zimowego czy letniego, gdzie te transfery będą kompletnie nie takie, jakie oczekiwałby trener, to nie zdziwiłbym się po prostu, gdyby taka oferta by się pojawiła, albo po prostu trener wypełniłby kontrakt i by nam podziękował, bo każdy trener chce się rozwijać, a tym bardziej wtedy, kiedy widać, że mu po prostu idzie i wtedy szuka, no szukasz, generalnie szukasz po prostu, to jest naturalny odruch, szukasz miejsca, w którym masz możliwości, które cię nie ograniczają, tak? A widać, że trener, z tego co mówią, to trener jest człowiekiem, który raczej żyje tym prowadzeniem zespołu od rana do wieczora, więc wyobrażam sobie, że w zespole czy tam w klubie, który ma te możliwości finansowe i przede wszystkim kadrowe takie, a nie inne, które pozwalają na ruchy i zmiany nawet przy pomyłce, a takie się zdarzają, dlatego co do transferów bardzo dziwi mnie ta pewność tego, że będziemy potrzebować tylko trzech transferów, czyli uważam, że jesteśmy przekonani o tym, że trafimy z trzema transferami, co uważam jest nierealne. Dlatego no, ja biorę pod uwagę to, że tu się może wszystko zdarzyć. Ten filmik tutaj Warty Poznań to też jest, myślę, zasłona dymna. Jeżeli byłoby coś na rzeczy, to jest kwestia negocjacyjna. Każdy taki ruch to jest podbudowanie w jakiś sposób stanowiska trenera, żeby być może wyciągnąć więcej. To jest wszystko, tak się dzisiaj robi, pewne rzeczy załatwia, to nie jest nic nowego, że jeden mówi a kiedy dochodzi już do porozumienia, to nagle mówi B. Także ja akurat nie wierzę w żadne te słowa oficjalne powiedziane. Uważam, że jak pojawi się konkretna oferta na stole, która będzie zadowalać i trenera, i oczywiście klub, który oddaje tego trenera w tej sytuacji, czy to będzie trener Warty, czy Widzewa, czy kto inny, to myślę, że to jest wszystko kwestia pieniędzy. Także ja tak uważam i nie kupuję kompletnie żadnych klauzul ani innych rzeczy, które mogłyby zatrzymać tutaj. Nie ma czegoś, co się da zatrzymać, wszystko to jest kwestia pieniędzy. No tak, tak, to zgadzam się, to jest biznes i każdy idzie tam, gdzie ma lepsze możliwości rozwoju. Chyba takim najświeższym przykładem, który mi teraz przychodzi do głowy, jest Kun z Rakowa, brat naszego Kunika, który ostatnio gdzieś mi się tam rzuciło w oczy, że po meczu w Warszawie z Rakowem dostawał jakieś tam zapytania o Legię, to absolutnie zaprzeczał, a za kilka tygodni podpisał. No tak, rzucali to dzisiaj gdzieś, że była taka sytuacja, że zaprzeczał tak, definitywnie o Legii, a tutaj się pojawi. No dlatego ja mówię, że taki filmik Warty Poznań za wiele nie zmienia, tak mi się wydaje. No to jest coś, co no ja sobie to wyobrażam w taki sposób, że jeżeli chcą dojść do porozumienia, no to jest szybka, prosta rozmowa z trenerem. Trenerze, robimy, budujemy trenera stanowisko, że trener chce tutaj zostać, żeby jak najwięcej wyciągnąć też dla klubu. I tak, ale chłopaki, przepraszam, że wam wejdę zdanie też. Pamiętajcie też jedną rzecz, że do tej pory trener Warty Poznań w ogóle się nie pojawiał gdzieś tam w kontekście, kurczę, przejęcia, nie wiem, Rakowa, czy generalnie, nie wiem, bycia trenerem reprezentacji. Natomiast przez ostatni tam okres czasu i przez fajne wyniki Widzewa,
No i przez dobre miejsce Rakowa, Częstochowa, to i Paprzon, i generalnie Niedźwiedź był takim on top gdzieś tam ten tenerem, bo młodzi, bo perspektywiczni, bo być może to nasza przyszłość, bo fajnie grają, widać po ich drużynach. Dlatego tam tą Wartę Poznań bym tak nie brał na serio. No boję się właśnie tutaj, bo generalnie nie wiem, czy dyrektor, przepraszam, już tego nie pamiętam, Rakowa, no oficjalnie powiedział, że znaleźli już tego tenera. Domówili się, dogadali się ze wszystkim, no i teraz tak naprawdę trzeba czekać na ewentualne jakieś tam informacje, bo rzekomo tu szklanka zapadła, tak więc no ale tener... powiedzieli, dogadali się z a nie z trenerem. klubem. Trenerem podpisali, nie mówili o klubie. Nie? Nawet Świerczewski, właściciel Rakowa, gdzie dostał chyba wczoraj pytanie od meczyków, czy z klubem też się dogadał, chcieli go jakoś tam wypuścić, to nie chciał potwierdzić, czy z klubem, powiedział, że z trenerem, tak? Są dogadani finansowo. Wiecie, chyba nie ma takiej klauzuli, że trener nie może z nikim rozmawiać, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to jest. Z zawodnikami często tak bywa, że najpierw powinno się poprosić o zgodę teoretycznie klubu na takie rozmowy. Nie wiem, jak to wygląda w kwestii trenerów, ale no, szczerze mówiąc, myślę, że trener Warty na ten moment chyba ma większe notowania, tak mi się wydaje, niż trener Niedźwiedź, ale myślę, że to jest takie top 3 wyborów, no aczkolwiek przepraszam, nie trener, tylko właściciel Rakowa wspomniał też o tym, że nie chcę skłamać, ale powiedział coś w stylu, że będą tutaj szukać trenera typowo pod wynik. A to już niekoniecznie idzie w zgodzie z trenerami, o których teraz rozmawiamy, bo ja bym się też nie zdziwił w sumie, jeżeli pojawiłby się trener kompletnie w ogóle nie pasujący do tego, typu Michniewicz na przykład, który myślę, że jeżeli chodzi o wynik i puchary, to jest trener, który mógłby zrobić coś więcej niż inni trenerzy z tej samej karuzeli co zawsze. No tak. Michniewicz jest takim trenerem zadaniowym, który jednak wypełnia te cele, które przed nim stawiają. Też by mnie to nie zdziwiło. Ja jednak mimo wszystko, jak już sobie tak spekulujemy i sobie tak tutaj luźno rozmawiamy, to myślę, że to jednak będzie jakiś zagraniczny trener, no aczkolwiek pewno się niedługo przekonamy. Natomiast co do Szulczka z Warty, no to wiecie, no to jest tak samo jak z piłkarzami. No. W polskiej lidze młody chłopak kopnie 3 razy prosto piłkę i od razu ma 10 ofert gdzieś z zachodnich lig. I tak samo jest z trenerami. U nas jest taka posłucha w naszej piłce, że jak pojawia się taki ciekawy trener na rynku jak Niedźwiedź, tak, który wyskakuje jak królik z kapelusza, wprowadza lider do ekstraklasy, gra ciekawą, ofensywną piłkę, tak, chce grać przede wszystkim w piłkę. Widać jego rękę. Każdy doskonale wie, że ta kadra Widzewa jest mocno ograniczona, a on mimo wszystko z nimi robi fantastyczny wynik. To naturalną koleją rzeczy jest to, że wzbudza duże zainteresowanie taki trener. Podobnie jest z Szulczkiem w Warcie, tak, który jest jeszcze dużo młodszy od naszego Janusza Niedźwiedzia i też robi bardzo dobre wyniki. Tak, Warta jest teraz jeszcze wyżej niż my i tam też przecież nie mają jakiejś kadry nie wiadomo jakiej i środków finansowych też nie wiadomo jakich i trener Szulczek pokazuje w tej Warcie, że można, tak? Można zrobić naprawdę bardzo dobry wynik. I to przyciąga tych bogatszy. To jest naturalne kolej rzeczy. No, natomiast, no, tak jak mówię, no, ja osobiście nie powiem, że jestem w 100% pewny, że trener Niedźwiedź zostanie, bo tak jak mówię, no, pewnym to można być w życiu śmierci i podatków i niczego więcej. Natomiast no, jestem w miarę spokojny. Tak? Myślę, że trener Niedźwiedź nas poprowadzi w przyszłym sezonie na 90%, jakbym tak mógł procentowo to określić. Natomiast co będzie dalej? Ciężko jest w tej chwili powiedzieć, bo tak też wspominaliśmy, to wszystko zależy od wizji klubu, wszystko zależy, jak ten nasz widzew ukochany będzie się rozwijał, tak? Trener Niedźwiedź no jest ambitnym gościem i uważam, że on będzie chciał iść do góry z Widzewem, tak? To jest takie fajne miejsce dla niego, no on pasuje po prostu do tego klubu, no dla mnie pasuje idealnie ten trener do tego klubu. Kwestia, czy klub dopasuje się do trenera? Wiesz, no ja uważam, że trener faktycznie pasuje, to się zgadzam w 100% i na pewno to jest widzew, który od dawien dawna, pierwszy raz od dawien dawna się ogląda przyjemnie dla oka, może nie teraz na wiosnę, bo trochę oczy bolą i szczypią, natomiast faktem jest to trener, który daje jakąś perspektywę rozwoju, no ale samymi słowami się zespołu nie zbuduje, prawda? I
I tutaj najważniejszą kwestią jest tego wszystkiego, czyli finanse tak naprawdę i to, czy my nadążymy nad trenerem. Myślę, że to jest dobrze powiedziane, bo myślę, że trener sam sobie, trener Niedźwiedź ma masę pomysłów, podejrzewam, że zawodników w głowie, którzy pasują do jego filozofii gry i do tego, jakby chciał prowadzić zespół, na pewno ma, jak nie setki, to na pewno dziesiątki takich zawodników, którzy w jego mniemaniu pasowaliby do tego, żeby ten zespół się rozwijał. No ale żeby taka sytuacja miała miejsce, no to zarząd i właściciel muszą nad tym nadążyć. Nie chciałbym na pewno też sytuacji, bo jeżeli taka sytuacja by się przydarzyła, że trener odchodzi, no to kto w zastępstwo? I tu jest, mówią, że każdy klub powinien mieć zastępcę przygotowanego, w razie czego. Jestem ciekaw, czy my na taką ewentualność jesteśmy przygotowani i czy trener, przepraszam, dyrektor Wichniarek, wiem, że wspomniał o tym, że Widzew właśnie tak ma grać. Tak jak trener Niedźwiedź naznaczył, tak Widzew ma grać, tak ma się prezentować i to jest jakby, to jest nasza taka filozofia, która ma być pielęgnowana. Nie wiem, czy to będzie kontynuowane, bo na Widzewie bardzo często było tak, że gdzieś tam miało być coś na lata, a potem nie zostawało z tego nic, więc jestem czysto teoretycznie ciekawy, czy klub jest przygotowany na to, na taką ewentualność, że po prostu zostajemy tfu-tfu bez trenera Niedźwiedzia i musimy sobie tutaj znaleźć kogoś innego, albo czy mamy ewentualnie kogoś dogadanego. Przepraszam, ja powiem tak tylko od siebie, że jak najbardziej wydaje mi się, że trener powinien zostać. To już tak jak wcześniej też powiedziałem. Ale no właśnie, bo nie ma żadnej osoby tak naprawdę odpowiedniej za w tym momencie za trenera Niedźwiedzia, ale ja jeszcze na samym początku mojej wypowiedzi, jak zamieniłem tutaj słowo, to jeszcze poruszyłem temat Mateusza Drużdża. Słuchajcie, a powiedzcie mi, co sądzicie w takim układzie na temat prezesa? Czy prezes powinien odejść? Czy generalnie on działa, nie wiem, na szkodę klubu? Czy generalnie raczej jesteście po stronie prezesa? No ja osobiście wypowiem się w ten sposób, że jestem team Niedźwiedź i team Drużdż. No dlatego, że uważam, że mimo tych wyników nie dzieje się źle. Przynajmniej klub sprawia takie wrażenie, że jest wszystko transparentne i generalnie tak jak dla mnie. Ja bym się tutaj nie czepiał, raczej bym dał kredyt zaufania i pozwoliłbym po prostu działać. No. Co sądzicie? Znaczy wiesz, no kredyt zaufania to przede wszystkim właściciel daje, tak? Tomasz Tamirowski tutaj jest, że tak powiem, głową tego klubu i on decyduje o wszystkim. On jest większościowym udziałowcem w tej chwili Widzewa i to wszystko zależy od pana Tomka Stamirowskiego, jak ten Widzew będzie dalej się rozwijał, tak? Prezes Drużdż jest, więc że tak powiem, wykonawcą założeń właściciela, tak? Prowadzi ten klub. Ja powiem ze swojej perspektywy, jak ja to widzę, ja jestem rozczarowany zimą. Przyznam to szczerze, jestem rozczarowany zimą. Dobrze, Zizu, ale to wiesz, mówisz o wynikach, no ale tutaj chodzi mi generalnie, jeżeli poruszam jeszcze temat prezesa, no to chodzi też o zarządzanie, o jakąś tam, wiesz, informacje, które wypływają z klubu, co się dzieje, czy jakie mają tam, wiesz, jakieś plany, no generalnie, czy informują otoczenie, społeczeństwo, no nie wiem, wiesz, chodzi mi o generalną całą przekrój pracy menadżerki i zarządzania klubem, a wyniki nie swoją drogą, nie? Aha, rozumiem się. No to słuchaj, no to ja ci mogę powiedzieć. Mogę ci powiedzieć tyle, że ze swojej oczywiście perspektywy, to moje subiektywne jest zdanie, także no pewno większość kibiców nie była szczęśliwa, jak ten nasz Widzew był zarządzany w poprzednich latach, tak? Zanim pan Tomasz Tamirowski przejął Widzew. Na pewno dużo pozytywnego zadziało się w naszym klubie i tego nie można nikomu odmówić, tak? Widzimy to na załączonym obrazku. No nawet zaczynając od tego, że no pamiętam, jak przysłowie gwoździa nie można było wbić w ścianę, prawda? Wszyscy o tym wiemy. Za czasów niższych lig, jakie było boksowanie się zawsze, tak, żeby coś zrobić. Tutaj nagle jeden właściciel, scentralizowana władza, nowy zarząd i okazało się, że można pewne rzeczy zrobić. Wiadomo, że w naszym mieście no,
nazwijmy to, są różne układy i układziki, może nie będziemy tego roztrząsać teraz, bo to już nie ma najmniejszego sensu, wszyscy wiemy, jakie ciężary ma widzę w mieście Łodzi. Natomiast na początku kadencji prezesa prezes pokazał, i zarząd w ogóle, tak, no bo wiadomo, że prezes przecież sam nie działa, to jest jakaś tam grupa ludzi, nie, jakiś zespół, pokazano, że można dużo rzeczy zrobić, tak. Jeżeli chodzi o resztę, wiesz, no nie chciałbym się poruszać w kategorii plotek, tak, czyli możemy się poruszać tylko na podstawie tego, co wychodzi z klubu oficjalnie, tak. Czasami na przykład, jeżeli chodzi o minusy, to mogę powiedzieć, że nie podoba mi się komunikacja czasami klubu, tak? Mi osobiście. Nie podoba mi się sposób komunikowania. Komunikacja jest niespójna, prezes pisze co innego, czasami rzecznik prasowy czasami co innego, czasami są te informacje, rozjeżdżają się, tak jak to było na przykład ostatnio z boiskami i tak dalej. Natomiast i to mi się osobiście nie podoba. Chciałbym, żeby komunikacja była spójna, żeby kibic dostawał jasny, klarowny komunikat z jednego źródła i nie było pola do jakichkolwiek dywagacji czy dyskusji, bo wiecie jak to jest. No plotki właśnie mają to do siebie, że ktoś coś powie, ktoś coś usłyszy, jeden dopowie coś tam, drugi dopowie jeszcze co innego i tworzą się niestworzone historie. A gdyby ta komunikacja była jasna i klarowna, przejrzysta, nie wiem, ustami rzecznika prasowego, tak? Wtedy to by ucinało wszelkie dywagacje. Co ja jeszcze tutaj mogę powiedzieć, tak? Na przykład, jeżeli chodzi o te sprawy brandingowe, tak? To mi się zawsze bardzo podobało, bo przyznam szczerze, że miałem od lat pioła na tym punkcie i zawsze bolały mnie bardzo oczy, że ten nasz stadion jest taki szary, tak? Że się nic na nim nie dzieje, że jest mało widzewski i tutaj zadziało się dużo według mnie pozytywów. Aczkolwiek tak jak w każdym klubie, pewno jednemu się bardziej podoba, drugiemu się mniej podoba. To są kwestia gustu, jest i o gustach, jak wiemy, wszyscy się nie dyskutuje. Tak? Natomiast mnie się to podoba. Mam nadzieję, że to dalej będzie rozwijane i ten stadion coraz bardziej będzie widzewski. I okolice tego stadionu. Podobają mi się takie inicjatywy jak murale i tak dalej. To jest bardzo fajne, super i oby tego było więcej. Także to jest następna rzecz, którą możemy dodać do plusów, które według mnie są super, nie? Jak już tak sobie rozbieramy na czynniki pierwsze, moim zdaniem Widzew TV mocno obniżył loty, tak? Przypominam sobie Widzew TV za czasów Stolara i moim zdaniem to jest przepaść. No i wiesz, moglibyśmy tak gadać, tak sklep, bo wielu narzeka na sklep na przykład, tak, kibiców, nie? Że ten sklep wiecznie nie funkcjonuje w taki sposób, jakby pewno wielu sobie życzyło, tak? No to jest, wiesz, to jest taka, teraz byśmy musieli usiąść tutaj z karteczką i wiesz, i rozkładać jakieś tematy, no. Ja w ogóle generalnie wychodzę z założenia, że Widzew to jest jeden z pięciu największych klubów w tym kraju, o którym zawsze będzie się mówiło dużo. Widzew ma wielką rzeszę kibiców, więc będą frakcje, które będą patrzyły na ten klub tak, inne frakcje będą patrzyły na ten klub jeszcze inaczej. To jest naturalne. Na zachodzie wejdźcie na jakieś fora zachodnich klubów wielkich, to zobaczycie, jakie tam jest odmienne zdanie. Każdy ma swoje zdanie na temat klubu. To jest naturalna sprawa, że kibice dyskutują, tak? Natomiast mnie, co się nie podoba na Widzewie, to nie podoba mi się forma tej dyskusji. Nie podoba mi się, że kibice obrażają kibiców. Jeżeli ktoś ma odmienne zdanie, ale nie wiem, wygłasza je w sposób cywilizowany i kulturalny, obrażanie go, tak? I tak dalej, no jest dla mnie nie do przyjęcia. To jest oznaką, no nazwijmy to delikatnie, małości innych ludzi, tak? Nie wierzę, żeby jakikolwiek kibic Widzewa nie kochał tego klubu i nie chciał dla niego dobrze, prawda? Wszyscy chcą dla tego klubu jak najlepiej, no. Tylko każdy tą miłość okazuje w inny sposób, tak? Jeden widzi to tak, drugi widzi to inaczej. A na samym końcu jest, tak powtarzam, Tomasz Stamirowski, który tutaj powinien być barometrem tego wszystkiego i wyznacznikiem drogi, którą mamy obierać. I on jest jedyną osobą, moim zdaniem, kompetentną na Widzewie, która ma w tej chwili legitymację do tego,
żeby decydować o rozwoju tego klubu. Tak, zarząd to jest tylko jaż, organ, który ma wykonywać pewne rzeczy, które nakreśla właściciel, tak? I moim zdaniem też czasami mam wrażenie, że my to pomijamy, tak? Jakby, tak? Że prezes stał się takim człowiekiem, którego jedni krytykują, drudzy są zapatrzeni jak w obrazek, a zapominamy o tym, że no prezes bez właściciela tak naprawdę no nie jest też władny wykonywać pewnych rzeczy, tak? No to przecież to nie jest prywatny folwark Mateusza Drużdża, żeby on robił rzeczy, które są niezgodne z wizją właściciela. Tak mi się wydaje. Oczywiście zapraszamy Was cały czas do dyskusji. Pogadajmy o tej rundzie. Jeżeli macie jakieś ciekawe spostrzeżenia, chcecie podzielić się swoimi tutaj uwagami, to jesteśmy bardzo ciekawi. Ja, jeżeli chodzi o zarząd i prezesa, to jest dużo rzeczy, które jest robione dobrze, ale tak jak Sławek powiedział, są niektóre rzeczy, które niekoniecznie są prowadzone w taki sposób, jak ja indywidualnie bym to widział, jako kibic też. Dużo rzeczy mi się nie podoba, o wielu rzeczach nie mówię, bo uważam, że się nie powinno, bo nasze środowisko na Twitterze jest mocno mocno podzielone i uważam, że to jest zasługa po części trochę klubu, bo te komunikaty są niejasne. Pewnie większość kibiców chce, żeby było dobrze. Nie rozumiem podważania jakiegokolwiek kibica z jakąkolwiek opinią przez innych kibiców. Podważanie jego jakby miłości do klubu czy chęci do tego, żeby było dobrze. Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek kibic Widzewa chciał źle dla klubu. Tylko po prostu inni chcą inaczej. To, że ktoś chce inaczej, nie znaczy, że chce źle. Po prostu ile ludzi, tyle opinii. Każdy ma inne wyobrażenie prowadzenia klubu, każdy ma inne wyobrażenia tego, jak to wszystko powinno funkcjonować. I na tym to polega. Wielkość dużych klubów właśnie opiera się na tym, że ta wielkość jest nie tylko okazywana wynikami, ale właśnie tym, że tych opinii i tych wojenek i tego wszystkiego jest tak bardzo dużo, że nie sposób tego wszystkiego zliczyć. Natomiast z większością tutaj, co powiedział Zizu, jeżeli chodzi o zarząd i tak dalej, to się zgadzam. Myślę, że wiele rzeczy jest do poprawy. Niepotrzebne są według mnie te słowne tutaj wycieczki gęsto do kibiców, którzy mają niekoniecznie takie samo zdanie jak inni, którzy są bardziej pro-zarząd, inni są antyzarząd. Ja jestem akurat z tych osób, że jeżeli uważam, że coś jest zrobione dobrze, to nie mam problemu z tym, żeby pochwalić. Tak jak kiedyś bardzo byłem antytrener Niedźwiedź, bo uważałem, że spalił nam wiosnę i te wyniki w pierwszej lidze były dramatyczne i ta gra w ogóle nie napawała optymizmem. Awansowaliśmy, ta gra zaczęła wyglądać dużo lepiej i nie boję się to powiedzieć. Powiedziałem to kilkukrotnie, że się pomyliłem co do oceny trenera i uważam, że bardzo byłoby szkoda, jeżeli byśmy go stracili. Natomiast jeżeli chodzi analogicznie tutaj o zarząd, to nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że coś mi się nie podoba. To, że wielu kibicom się nie podoba to, że kibice wyrażają takie, a nie inne zdanie, no to już jest jakby problem kibiców, którzy nie potrafią zaakceptować innej opinii. Ja z kolei nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć głośno to, co uważam, że jest dobrze zrobione i jeżeli jest coś zrobione dobrze, to nie mam z tym problemu, żeby to napisać, ale jeżeli coś jest nie tak, jak chociażby sytuacja z boiskami, uważam, że tutaj klub mógł dużo więcej zrobić i uważam, że to jest wina klubu tylko i wyłącznie. Nie uwierzę i nie jestem w stanie uwierzyć, ani nie w żaden sposób nie łykam tego, że tego się nie dało załatwić wcześniej. Myślę, że jeżeli chodzi o boiska treningowe, to jestem przekonany o tym, że jeżeli klub działałby dużo szybciej, to bylibyśmy zabezpieczeni na taką ewentualność. Oczywiście wiązałoby się to pewnie z kosztami i tak dalej, no natomiast jeżeli jest taka sytuacja, jaka jest, to innego rozwiązania nie widzę, także dla mnie to była jasna sprawa, żeby o tym napisać, bo uważam, że jak na tak duży klub, takie sytuacje w ogóle nie powinny być rozwiązywane na Twitterze, tylko po prostu powinno być to załatwione i to powinno być coś, o czym się w ogóle nie mówi, dlatego że to jest w klubie sportowym, profesjonalnym, na tym poziomie, w tak dużym klubie jak Widzew,
pewne rzeczy typu boiska, to powinna być po prostu kwestia załatwiona po cichu i tyle. I takie jest moje zdanie. Także nie mam żadnego osobistego problemu do nikogo z zarządu. Po prostu uważam, że niektóre rzeczy nie są zrobione tak, jak powinny być, a za niektóre rzeczy uważam, że należą się brawa, bo dużo zostało, widzę, wypoprawione na pewno i dużo rzeczy, które po dzień dzisiejszy pewnie nie byłyby zrobione, są zrobione, więc tak jak każdy popełnia błędy, ja to rozumiem, ale krytykę trzeba umieć też przyjąć. Uważam, że to jest bardzo ważna cecha, żeby się rozwijać, bo jeżeli ktoś krytyki nie potrafi przyjąć, to na dłuższą metę to taki trochę toksyczny związek. Dlatego myślę, że jeżeli już klub zabiera głos w wielu kwestiach, czy prezes, czy ogólnie te różne opinie z klubu wychodzą czasami różne, one nie są kompletnie spójne, to też trzeba się liczyć z tym, że jeżeli mówimy coś głośno, no to też trzeba się liczyć z tym, że kibiców mamy tak bardzo dużo, może niekoniecznie na Twitterze, ale ogólnie, że tych opinii jest tak bardzo dużo różnych opinii, które niekoniecznie są wszystkie spójne, że trzeba być gotowym na to, że krytyka się pojawia i nie wszyscy będą klaskać i bić brawo, bo nie każdy po prostu ma takie same wyobrażenie pewnych sytuacji i to jest zrozumiałe. Gdyby to była pewnie Nieciecza z całym szacunkiem albo Mieć Legnica, to pewnie takie głosy by się nie pojawiały, bo tych kibiców po prostu aż tak wielu nie ma i raczej łatwiej jest zadowolić takie środowisko, ale jak mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy kibiców, to raczej ciężko oczekiwać, żeby wszyscy byli zadowoleni, wszyscy byli zachwyceni. Właśnie jeszcze chciałem dopowiedzieć do tego, co powiedziałeś, żeby mi nie uciekła ta myśl, że moim zdaniem to jest po prostu pokazuje wielkość naszego klubu, tak? Z jakim my wielkim klubem mamy do czynienia, tak? Bo to jest naturalna rzecz i tak powiedziałeś, że niekoniecznie na Twitterze. Właśnie to chciałem, do tego zmierzam, że Twitter, internet, to też często mam wrażenie, że kibice zapominają, którzy tutaj są zgromadzeni na tym portalu, że zapominają, że internet to nie jest cały świat, tak? Jest masa kibiców, którzy w ogóle nie funkcjonują w internecie, tak? A też mają swoje zdanie na wiele tematów. Sam się spotykam z różnymi kibicami, którzy mają różne, zupełnie sprzeczne ze sobą zdania i to jest naturalne. No, mnie się wydaje osobiście, że piłka to jest dialog. Piłka to jest dialog, tak? I taki duży klub, jak widzę, zawsze będzie wokół niego dialog, tak? Jeżeli ten dialog, powtarzam, jest w sposób cywilizowany wyrażany, tak? Nie obrażamy się, szanujemy się przede wszystkim, to jest spoko, tak? Tak jak powiedział Patryk, no krytykę też trzeba umieć przyjąć, tak? Czasami mam wrażenie, że kibice na Twitterze są totalnie zero-jedynkowi, pozbawieni takiego logicznego, samodzielnego myślenia, i biorą wszystko jeden do jednego, a tak naprawdę no, rzeczywistość ma wiele odcieni szarości, tak, nie jest czarno-biała. I ja wychodzę z założenia, że przede wszystkim szacunek. Szacunek, jeszcze raz szacunek do drugiego kibica, bo tak jak mówię, no, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał źle dla naszego... Możemy się pięknie różnić. My jesteśmy najlepszym przykładem z Patrykiem tego, że możemy się pięknie różnić. Byście posłuchali prywatnie naszych rozmów czasami, to mamy czasami zupełnie odmienne zdanie na różne tematy i się spieramy, ale spieramy się po prostu w sposób cywilizowany, tak? Bo jeżeli byśmy obrzucali się, za przeproszeniem powiem brzydko, gównem, tak to się dzieje na Twitterze, to już dawno byśmy pewnie nie byli kolegami, dawno byśmy nie prowadzili Red Roomu, byśmy się pewnie już dawno skłócili i ten projekt Red Room by był już dawno zaorany, bo byśmy byli ciężko pokuteni, tak? A powiem wam szczerze, no tak osobiście od siebie, że takim konfliktem nazwijmy to, sprzeczką po prostu, którą mieliśmy ostatnio, to było właśnie bezlekowe, bo Patryk patrzył na ten mecz bardziej krytycznie, ja bardziej łagodnie i żeśmy się sprzeczali o ten mecz prywatnie. Więc dla mnie to jest zupełnie naturalną rzeczą, że kibice mają spojrzenia różne, tak? Znaczy, wiesz, ja tylko dodam, Sławek, że akurat no na tym polega wielkość klubu i mam wrażenie, że kibice właśnie głównie na Twitterze, bo chyba aż takich kwasów gdzie indziej, aż takich radykalnych nie ma, natomiast wyrażane zdanie przez prezesa, przez klub, często przez Kubę Dyktyńskiego, no bo Kuba odpowiada tutaj za komunikację, jeżeli się nie mylę, często są po prostu różne i
I na tym polega problem bardzo często, że prezes pisze jedno. Oczywiście prezes też ma serce i wkłada dużo pracy w to i pewnie ambicje i tak dalej. Czasami zakładam, że napisze coś, co niekoniecznie chciałby później finalnie napisać, ale już się stało. Niektórzy odbierają to w ten sposób, drudzy inaczej, niektórzy pozytywnie, drudzy negatywnie. No, myślę, że pierwszym takim przykładem z brzegu to są właśnie te boiska, gdzie była sytuacja powiedziana, przedstawiona w taki sposób, jakbyśmy nie mieli gdzie trenować i ogólnie jest dramat i jeszcze trochę będziemy trenować na piasku. Gdy pojawił się dyrektor Wichniarek u nas w Red Roomie, to rozmawialiśmy o tym i dyrektor Wichniarek przedstawił to tak, jakbyśmy jednak ten problem nie był tak dramatyczny. Później z kolei, z tego co pamiętam, tutaj Kuba Dektyński chyba wspomniał o tym, że będziemy gdzieś tam, że jesteśmy w trakcie poszukiwań i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy są zaangażowani w to, żeby takowe boisko znaleźć i żeby ta sytuacja i problem się rozwiązał. I ja to rozumiem, doceniam i uważam, że od samego początku tak powinno być robione. Dlatego nie rozumiem tych niespójności w komunikatach klubowych, bo uważam, że albo idziemy wszyscy w jednym kierunku i jest przedstawiony jeden komunikat, konkretnie jest taka i taka sytuacja, że jeżeli w ogóle jest o czym mówić, bo akurat w tej kwestii, w kwestii boisk uważam, że to powinno być załatwione po cichu. Uważam, że to jest temat, który powinien być poruszony w klubie, a nie na Twitterze z kibicami. Kompletnie w ogóle tego nie rozumiem. Dla mnie to jest niezrozumiałe, bo to też głównie podzieliło kibiców na dłuższy czas. Nie wiem, czy sobie przypominacie, ale była wojna na Twitterze, że kibice dzwonili. Między innymi ja też zadzwoniłem, żeby się zapytać o takowe boisko. Telefonicznie to z takim boiskiem problemu nie było, więc jakby uważam, że te po prostu niektóre rzeczy tutaj, które się pojawiają często ze strony czy prezesa, czy klubu, czy innych person związanych z klubem, po prostu mogłyby być w inny sposób przedstawione, bo no, mamy takie środowisko, jakie mamy, jest bardzo duże, bardzo różne, każdy ma inne zdania, że po prostu no, klub musi być albo przygotowany na krytykę, albo nie puszczać takich komunikatów i tyle, które niekoniecznie są spójne z tym, co chociażby powie prezes, czy ktoś inny. No, albo wszyscy płyniemy w jednym kierunku i każdy jakby optuje za jednym, albo no, niestety będziemy dzielić kibiców. Kibice też mają różne opinie i nie każdy musi się zgadzać ze wszystkim. No, tak to wygląda. Jest grupa, która jest bardzo, bardzo za prezesem, a są też ludzie, którzy niekoniecznie kibicują prezesowi. Ja jestem pomiędzy. Uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej, prezes zrobił dużo dobrych rzeczy, ale też uważam, że chociażby to okienko transferowe to była dramatyczna decyzja i kompletnie się nie broni w żadnym stopniu. Oczywiście tutaj można mówić o finansach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jestem przekonany, że ta drużyna gdzieś, jeżeli by została wzmocniona zimą, dwoma zawodnikami, którzy naprawdę coś wniosą do tego zespołu, bo umówmy się, Cyganiks to nie jest zawodnik, który wydaje mi się, że nie jest zawodnikiem, który dorównuje chociażby Fabio Nuneszowi. I tak sobie myślę, że gdyby właśnie nawiązując do trenera Niedźwiedzia, o którym rozmawialiśmy wcześniej, gdyby trener Niedźwiedź dostał odpowiednie narzędzia, to myślę, że bylibyśmy w stanie może nie tyle co obronić tą trzecią pozycję, ale na pewno powalczyć o to czwarte miejsce, które wydaje mi się było w zasięgu, bo Pogoń też, trzeba sobie powiedzieć, że te wyniki takie różne, mocno rwane i to myślę, że to jest decyzja dramatyczna. Jeżeli prezes by zapytał mnie, co uważam o tej decyzji, powiedziałbym bez wahania, że to był dramatyczny pomysł, żeby tego zespołu nie wzmacniać. Z racji tego, że jesteśmy Beniaminkiem, mamy trenera z naprawdę fajną wizją gry i moje zdanie jest takie, że to była jedna z gorszych decyzji. Te boiska też uważam, że nie do końca trafne, bo myślę, że można to było załatwić dużo wcześniej, a na pewno nie pisać o tym na Twitterze, żeby tutaj powodować jakieś burze. My jesteśmy mocno, mocno intensywnie żyjącymi kibicami na Twitterze, jakby sobie tak sprecyzować i zobaczyć, ile my piszemy o Widzewie, ile ludzi takich jak ja, czy wy wchodzą rano na Twittera, czytają, co się dzieje w klubie, czytają różne fora i dopiero potem gdzieś wchodzą, że tak powiem, do życia, no to takich kibiców jest setki i
Jednych kibiców bardziej boli jedna rzecz, drugich co innego, no, ale faktem jest taki, że każdy kibic Widzewa chce na pewno dobrze dla klubu i dlatego tak jak wcześniej Sławek powiedział, no, te wycieczki tam różnych tutaj ugrupowań na Twitterze, no to umówmy się, że jeżeli ktoś podważa jakiegokolwiek kibica i jego miłość do klubu, no to jest chory, no, trzeba to sobie powiedzieć jasno, bo nie wierzę w to, żeby jakikolwiek kibic, nieważne jaki, nieważne jak majętny, nieważne ile ma wyjazdów, nieważne jak chodzący na mecze, czy jest jakikolwiek kibic, który nie chciałby dobrze dla Widzewa. Nie ma takiej osoby. Po prostu nie ma. Oczywiście mogą się rozmywać pewne punkty widzenia i to jak widzimy, czy Widzew powinien iść w tym kierunku, czy powinien iść w innym kierunku, natomiast nie ma kibica, który chciałby dla tego klubu źle i wielu kibiców powinno to zrozumieć. Nie ma tak drugiego toksycznego środowiska na Twitterze, jak nasz kochany Widzew, chodzi mi o kibiców i to powinno ulec poprawie mocnej, bo nie idzie to w dobrym kierunku. Myślę, że wiele, wiele rzeczy na Twitterze zostało powiedziane nie tak jak powinno i dobrze by było, żebyśmy my jako kibice nie dzielili jeszcze bardziej tego środowiska, ale żeby klub sam też nie dokładał do tego, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że klub też często troszkę podburza tą całą sytuację. Prezes też ma swoje 5 groszy w tym wszystkim i ja bardzo bym chciał, żeby akurat to szło nie w tym kierunku dzielenia nas, tylko łączenia, bo jednak finalnie my jako kibice tak naprawdę reaktywowaliśmy ten klub. Tak naprawdę jesteśmy głównym sponsorem tego klubu, chociaż było mówione, że nim nie jesteśmy i tak naprawdę bez nas tego klubu by nie było, dlatego w moim mniemaniu klub powinien robić wszystko i prezes i klub i cały zarząd, żeby ta społeczność była spójna, żeby była dumna z klubu i żeby przede wszystkim tego nie dzielić, bo kiedy będą podziały, to nie będzie nic dobrego i od małej kulki się zaczyna, kończy się na wielkiej kuli śnieżnej, także ja bym bardzo chciał, żeby Widzew był takim klubem rodzinnym, z takim, oczywiście tutaj przy tylu kibicach nie da się tego tak zaimplementować, jak to było kiedyś, ze czasów prezesa Sobolowskiego i tak dalej, natomiast no jednak fajnie, żeby ten Widzew tą swoją tożsamość klubu robotniczego, rodzinnego utrzymał jak najdłużej i żeby ci kibice nigdy nie byli podzieleni bez względu na frakcję i na to, co ktoś uważa. No tak, można tylko dodać do tego, szanujmy się, naprawdę, szanujmy się, bo wszyscy jesteśmy kibicami jednego klubu i wszyscy ten klub kochamy, właśnie ten poziom zainteresowania tym Widzewem, jak wszyscy żyjemy, pewno wielu, wielu z Was zasypia z Widzewem i budzi się z Widzewem, ja na przykład tak mam, że ostatnią rzecz, którą robię przed zaśnięciem, to pewno coś tam sobie czytam jeszcze o naszym klubie, jakieś newsy, coś tam sprawdzam, coś oglądam, nie wiem, chociażby jakieś tam zdjęcia z treningu, czy inne tam duperele, nazwijmy to i pewno pierwszą rzeczą, jaką robię po przebudzeniu, biorąc telefon do ręki, to też jest nasz kochany Widzew i ten Widzew fajnie by było, gdyby nas mocno łączył, a wiadomo, że zawsze będziemy mieli inne zdania, tak, jesteśmy ludźmi, każdy ma inne spojrzenie, każdy ma inną wizję, natomiast fajnie by było, żeby to nie było łączone z tym, że jak ktoś ma inne zdanie, to znaczy, że jest antywidzewiakiem albo nie wiem, jest wyganiany na galerę, nie daj Boże, jak to często się zdarza, czy inne takie rzeczy jeszcze bardziej radykalne, które się zdarzają na Widzewie, a takie jeszcze mam czasami przemyślenia, że ludzie czasami w internecie myślą, że są naprawdę tak anonimowi, zapominają, że nie wiem, za tydzień mogą usiąść koło siebie na stadionie, tak? I wcale mogą sobie nie zdawać z tego sprawę, że jeden drugiego wyzywa w internecie, a za tydzień może stać w ramię w sercu Łodzi albo jechać na wyjazd razem, tak? I wtedy może nastąpić zdziwienie, jeżeli zaczną ze sobą dyskutować i się okaże, że jeden i drugi to są fajni naprawdę goście, tak? I w tym realnym świecie byśmy się mocno polubili, a tutaj się obrzucamy syfem. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że temat tego, co się dzieje na Twitterze często, gęsto, to myślę, że już pora zakończyć. Rozmawialiśmy o tym, co się stało w Częstochowie. Rozmawialiśmy też trochę o tym, tej całej sytuacji z trenerem Niedźwiedziem.
Myślę, że tak puentując to wszystko, no to w Częstochowie zdarzyło się to, czego każdy się raczej spodziewał, a jeżeli chodzi o trenera Niedźwiedzia, to chyba wszyscy mamy nadzieję, bez wyjątków, że trener zostanie, bo fajnie by było, jeżeli ktoś kontynuowałby tą pracę przez trochę dłużej niż dwa sezony, tym bardziej, kiedy widać ewidentny progres, także ja ode mnie i pewnie od nas wszystkich mam nadzieję, że zarząd zrobi wszystko, żeby trener został i żeby miał możliwości rozwoju tego zespołu, bo jeżeli nie trener Niedźwiedź, to kto? Myślę, że będzie ciężko znaleźć człowieka, który ulepi z tego, co trener ma, coś lepszego niż mamy na ten moment, także mam nadzieję, że żadne pieniądze tego nie zmienią, chyba, że to byłyby pieniądze, które realnie wspomogły budowę ośrodka, to wtedy bym się nad tym zastanowił i pochylił, ale jeżeli to będą pieniądze, które w żaden sposób nie zmienią tutaj nic, to kompletnie bym takiej oferty nie zaakceptował i mam nadzieję, że taka sytuacja się nie przydarzy, bo jeżeli faktycznie tutaj Raków jest pod ścianą i szuka takiego trenera, a nie innego, no to my powinniśmy rozdawać karty nieodwrotnie, tylko pytanie, czy trener Niedźwiedź też tak uważa. Także myślę, że trenera Niedźwiedzia możemy już zostawić. Pewnie dobrze by było porozmawiać o tych trochę transferach i o tym, co się wydarzy, no bo niedługo koniec sezonu, zbliża się wielkimi krokami. Nie wygraliśmy od 8 spotkań. Wszyscy pewnie już tak na hura stwierdzili, że się utrzymaliśmy, natomiast myślę, że do tego jeszcze daleka droga, bo te wyniki no, niekoniecznie są sprzyjające nam. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że widzę, mimo tego, że naprawdę w niektórych meczach wyglądał dobrze i nie można powiedzieć, że wszystkie te mecze były fatalne, bo jakby sobie tak przeanalizować od samego początku, to ten remis z Pogonią Szczecin, gdzie myślę, że ten remis taki sprawiedliwy, natomiast mecz z Jagiellonią u siebie, który powinniśmy wygrać, straciliśmy bramkę w ostatniej minucie. Potem przydarzył się mecz w Gdańsku, w którym zremisowaliśmy 0-0, a chyba byliśmy za zespołem przeważającym. No i jedyne zwycięstwo u nas w Łodzi, czyli Śląsk Wrocław, wygrany 1-0, też chyba w ostatniej minucie, jeżeli się nie mylę, to Hansen wtedy strzelił. No i niestety od tego spotkania Legia Warszawa na wyjeździe, to był chyba nasz ostatni bardzo dobry mecz, jeżeli się nie mylę, który naprawdę zagraliśmy z charakterem na ambicji, to na wyjeździe na bardzo ciężkim terenie. Pierwsze punkty w Warszawie od dawien dawna. Warta, która nas wypunktowała, tutaj trener Warty, który teoretycznie być może jest celem numer jeden przez Raków, wypunktował nas i przegraliśmy mecz, myślę, że zasłużenie. Wisła Płock, kolejny mecz, w którym strzelamy bramkę w 90 minucie. Jordi Sanchez, jeżeli się nie mylę. Później Lech Poznań, mecz, który no umówmy się, każdy gdzieś tam miał w głowie, że możemy to przegrać, mieliśmy chwilę radości, strzeliliśmy bramkę, gdzieś te demony po tym jak, demony wróciły po tym jak strzelamy bramkę, zaraz dekoncentrację i tracimy bramkę, nawet dwie, przegraliśmy ten mecz. Kolejny mecz Kraków, kolejna bramka w 90 minucie, także kolejny remis, no i dwie z rzędu porażki, Stal Mielec u siebie, wstydliwa porażka i Raków Częstochowa, kolejne 2-0. Wygraliśmy jedno spotkanie tylko w tej rundzie, stąd ten mój niepokój, jeżeli chodzi o tą tabelę, bo mamy tylko 7 punktów przewagi nad Śląskiem Wrocław. Oczywiście jest to teoretycznie tylko jedno miejsce, bo myślę, że Miedź Legnica już tutaj więcej nic nie zrobi. Lechia Gdańsk 26 punktów, czyli mamy nad nią 12 punktów przewagi na ten moment. Trzeba sobie powiedzieć, że to jest sporo i musiałoby się tutaj naprawdę wiele złego wydarzyć, żebyśmy się pojawili na tym miejscu. Natomiast ta walka o to 16 miejsce, w cudzysłowie oczywiście, przepraszam, no może wyglądać niekoniecznie fajnie dla nas, bo tak jak powiedziałem, te mecze na Widzewie no, wyglądają mocno średnio z naszej strony. Wręcz bym powiedział, że tak jak nigdy my na wyjazdach prezentujemy się lepiej, natomiast u siebie niekoniecznie wyglądamy dobrze i ten nasz stadion nie jest dla nas twierdzą ani takim miejscem, w którym naprawdę przeciwnik przyjeżdża i wie, że tutaj będzie bardzo ciężko jakiekolwiek punkty. Stąd
ten mecz z Piastem Gliwice rośnie do takiej rangi naprawdę meczu o, może nie o wszystko, ale na pewno jeżeli byśmy tutaj wygrali, to jestem przekonany, że już wtedy możemy faktycznie mówić o tym, że się utrzymamy. Ale jeżeli spojrzeć na tą w drugą stronę, nie daj Boże, jeżeli ten mecz byśmy przegrali, ta tabela, te wyniki, które dotychczas były jedno jakby równomiernie do tego, co my graliśmy, no to sprzyjały nam, umówmy się, większość tych zespołów albo remisowała, albo przegrywała, stąd dalej utrzymujemy się w tej górnej połowie tabeli. Natomiast jeżeli w końcu nie poszłoby to w naszą stronę, to nagle możemy spaść trzy miejsca, bo nawet tak trzy, jeżeli się nie mylę, ale tutaj każdy ma nas na wyciągnięcie ręki, więc myślę, że w klubie i trener przede wszystkim zdają sobie sprawę, że to jest bardzo ważne spotkanie i nie możemy tutaj sobie pozwolić na jakąkolwiek stratę punktów. Mam nadzieję, że my w klubie sobie zdajemy sprawę z tego jak najbardziej, bo patrząc na naszą formę, patrząc na to, jak punktujemy, naprawdę musiałaby się tutaj stać katastrofa, żeby coś złego się nam wydarzyło w postaci utrzymania. Natomiast czysto po prostu po kibicowsku szkoda tych pozycji. Chciałbym, żeby ten Widzew gdzieś tam w okolicy tej piątki skończył, bo to po prostu fajnie by wyglądało, jak Beniaminek wchodzi i kończy na tym piątym miejscu, czy chociażby szóstym, no piąte wyglądałoby lepiej, a czwarte już w ogóle, ale myślę, że to już poza naszym zasięgiem. Natomiast chciałbym, żeby ten klub, myślę, że dla nas, dla samych kibiców fajnie by było, że Widzew by po prostu skończył w tej pierwszej piątce, to wyglądałoby dużo lepiej i myślę, że też w jakiś sposób dla tych przyszłych transferów też wyglądałoby to lepiej, że trener potrafi z takiej, a nie innej kadry zbudować coś, czyli większość piłkarzy, która przychodziłaby tutaj latem do nas, miałoby w głowie, że mają trenera, który naprawdę potrafi zrobić z zespołu zespół, a nie tylko zlepek piłkarzy, którzy gdzieś tam sobie poklepią piłkę, także no, trzeba sobie powiedzieć, że mecz w niedzielę to jest mecz o wszystko tak naprawdę, oczywiście w cudzysłowie, ale jednak mimo wszystko o wszystko, bo jeżeli wygramy, to ta tabela dalej jest dla nas bardzo sprzyjająca, jeżeli chodzi o górną połowę tabeli i jest szansa na to, że będziemy ją trzymać cały czas przy sobie, ale jeżeli przegramy i te wyniki nie ułożą się pod nas, to możemy nagle zlecieć w tą drugą stronę i tego się obawiam. Mam nadzieję, że ten mecz tutaj z tym Piastem no będzie jakimś takim odwrotem w drugą stronę, gdzie po prostu złapiemy wiatr w żagle i na koniec sezonu te ostatnie kolejki po prostu pokażemy, że gdzieś ten kryzys jest za nami i potrafimy sobie poradzić w tych cięższych sytuacjach, bo jestem przekonany, że trener nie gdzieś potrafi, natomiast niekoniecznie wszystko było zrealizowane tak, jak pewnie sobie zamierzał, ale mam nadzieję, że akurat ten mecz w końcu po 8 kolejkach będzie zwycięski. No ja też mam wrażenie, że ten mecz to będzie takim meczem, który jest dosyć kluczowy, tak? Bo tak jak mówisz, no jak wygramy ten mecz, to pewnie już kletniemy to utrzymanie. To nie jest tak, że ja nie mogę spać i sen w powiek mi spędza utrzymanie Widzewa, bo raczej jestem w miarę spokojny o to. Natomiast potrafię sobie wyobrazić sytuację, gdzie ten mecz nie układa się po naszej myśli i później mamy dwa, myślę, niełatwe wyjazdy, tak? Bo zdaje się Lubin i Legnica, gdzie te drużyny no mieć pewność honorowo będzie próbowała jakieś punkty robić. Lubin to wiadomo, że oni są mocno zagrożeni degradacją do niższej ligi, więc dla świętego spokoju klepnijmy to utrzymanie z Piastem i dajmy sobie troszeczkę oddechu, bo to nam się wszystkim przyda. Jest z nami Łukasz. Łukasz, dawaj, mów tutaj o swoich spostrzeżeniach. Witam wszystkich. No, odnośnie tego, co mamy do zrobienia w letnim okienku transferowym, no to sami sobie przygotowaliśmy trudną przygodę, dlatego że wszyscy słyszymy, jakie są możliwości. Tych piłkarzy liczbowo za dużo nie będzie, więc wszyscy oni muszą odpalić. Tak nawiązując i patrząc, nawiązując do tego, co mówiliście i patrząc, no też mnie na przykład bardzo boli to, jak dużo punktów straciliśmy u siebie, jak w ogóle
mało tych meczy wygrywamy. Się, Łukasz, ile my zdobyliśmy u siebie? No tak, tak, trzeba by, masz rację, zbyt optymistycznie podszedłem, gdyby się trzymać faktów, chcielibyśmy powiedzieć, że ile zdobyliśmy, bo to jest chyba 5 zwycięstw tylko na cały sezon. No to jest to bardzo kiepskie. Myślę, że to wynika głównie z tego, że niestety nie mamy osoby, która byłaby w stanie kreatywnych zawodników z przodu, którzy byliby w stanie tą skomasowaną obronę większości drużyn, które przyjeżdżają do nas, rozerwać. No, wtedy, kiedy przyjeżdżają drużyny, powiedzmy, od nas silniejsze i one grają otwartą piłkę, no to można zauważyć, że dużo lepiej nam te mecze wychodzą. Dlaczego? No dlatego, że mamy przestrzeń. Natomiast kiedy przyjeżdża drużyna typu Warta Poznań i się na nas ustawia na konterkę, no ulubiony futbol polskich, ulubiony sposób gry polskich piłkarzy, no to każdy błąd rzeczywiście dużo kosztuje. Kolejna rzecz to ostatnio patrzyłem sobie na statystyki wahadłowych naszych i powiem szczerze, że... Od Nunesza chyba statystyk nie ma. Proszę? Od momentu, kiedy Nunesza nie ma, to chyba tych statystyk nie ma. No tak, Niuniek rzeczywiście zrobił jedną asystę i się zwinął. No najlepiej chyba wygląda z tego, co pamiętam. Zieliński z 2 asystami jest, Miloż 1 bramka, 1 asysta. Cyganik totalnie 0, jeżeli tutaj o to chodzi, i chyba kto tam jeszcze może grać, jeszcze o kimś zapomniałem. Mamy co, Zieliński, Nunes, Cyganik, Miloż jeszcze, oczywiście Stępiński teoretycznie też, no. I uwaga, najskuteczniejszy zawodnik pod tym względem, jeżeli chodzi o statystykę, to jest Karol Danielak. 2 bramki, którego już nie ma. Wiesz co, ja ci powiem tak, że... Trzeba dodać, że nasza gra to jest gra głównie wahadłami, prawda? To dokładnie, to... ale to... Czy nie uważacie, że tak jest też przede wszystkim dlatego, że w tym środku no, nie ma ognia, nie ma odpowiedniej jakości, przez to też nie ma jakiegoś tam rozłożenia większego tego balansu i skupia się na skrzydłach. To, no. Ja ci powiem tak, że ogólnie rzecz biorąc system jest bardzo niewdzięczny, bo jeżeli nie masz kluczowa pozycja, to jest wahadło i te dziesiątki, no, to się, z tym się zgadza. I jeżeli my nie mamy zawodników wiodących na tych pozycjach w zespole, a umówmy się, jedynym zawodnikiem na tych pozycjach to jest Bartek Pawłowski, który ciągle tak, robi dokładnie. Nam całą grę z przodu, i Nunes, którego nie ma na ten moment. Zgadzam się. No i fajną chwilę miał na początku rundy Terpiłowski. Rzeczywiście parę tych meczów. Miloż tak? Też tam moment taki miał niegłupi. Gdzieś tam potrafił na koronie zagrać naprawdę fajnie. Natomiast umówmy się, że w tym systemie jest to system, który nie wybacza kontuzji. Nie wybacza słabej kadry, nie wybacza krótkiej kołderki na tych pozycjach przede wszystkim. No i kolejna sprawa, mówisz tutaj o asystach i tak dalej. Trzeba sobie powiedzieć, że Jordi Sanchez... No nie jest obsługiwany, no. No nie jest obsługiwany, ale to też nie jest zawodnik, który w mojej ocenie... Byłem bardzo optymistyczny po tym, co zobaczyłem w pierwszej rundzie, jeżeli chodzi o niego. No bo mental i tak dalej, to wszystko takie na ambicji, ale myślę, że troszkę przesłoniło jego braki, bardzo duże braki, to, że ten Widzew naprawdę się prezentował jako zespół bardzo dobrze na początku, bo mam wrażenie, tak wspomniałeś o tych spotkaniach wygranych u nas w Łodzi, prawda? I te spotkania zostały wygrane wtedy, kiedy my jeszcze byliśmy bardzo świeżym zespołem w Ekstraklasie i przeciwnicy mieli dokładnie duży problem tak. Z tym, żeby zobaczyć, co my tak naprawdę jesteśmy w stanie zaoferować tej lidze i jak będziemy grać. Od momentu, kiedy nagle zostaliśmy rozczytani, nie mamy alternatyw w postaci innych piłkarzy, to nagle się okazało, że my tych meczów nie wygrywamy u siebie. I teraz zmierzam do tego, że ten Jordi wyglądał dobrze, bo my wyglądaliśmy dobrze. Natomiast w tej sytuacji, kiedy gdzie ja oczywiście mam słabość do zawodników z Hiszpanii z wiadomych przyczyn, natomiast ja jestem zdania i może się wielu ludzi z tym nie zgodzić, ja osobiście, jeżeli nadarzyłaby się jakakolwiek oferta, to w ogóle bym się nie zastanawiał, szukał kogoś innego przede wszystkim.
Bardzo kiepski mental. Nie podoba mi się bardzo to machanie rękoma do zawodników Widzewa za każdym razem przy nieudanym zagraniu albo nieudanej piłce. Ja rozumiem oczywiście, że nie jest obsługiwany w taki sposób, jak należałoby to robić. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to w jakikolwiek sposób budowało mental zespołu, kiedy za każdym razem, kiedy zawodnik coś spieprzy, macha łapami i szuka winnych wszędzie, tylko nie tam, gdzie on jest. Jest to rosły chłop, jest to zawodnik, który no, ma warunki fizyczne, natomiast nie przypominam sobie jakiegokolwiek celnego strzału z głowy jego. No właśnie, a był opisywany chyba przed sezonem w ogóle. No bo ta bramka na ten awans, pamiętasz, w Albacete? Tak, to, tak, dokładnie, to, no, wtedy to, tam to Zbanietki pociągnął zdrowo. Tak, ja liczyłem właśnie dużo bardziej na jego tą grę w powietrzu, natomiast tutaj on praktycznie nie istnieje. W ogóle, nie? No tak samo by zrobić sobie, jeżeli wychodzimy spod pressingu i nagle zagrywamy mocno długą piłkę lagę do przodu, to on kompletnie nie walczy w powietrzu, tylko liczy na to, że obrońca się pomyli i wybiega tak, mu za plecy. Dokładnie. I ja uważam, że to przy jego warunkach fizycznych to jest nonsens po prostu. Ja rozumiem, że on jest szybki, natomiast kompletnie nie przekłada warunków fizycznych na to, gdzie my naprawdę często wrzucamy te piłki na nie wiadomo kogo. Zwróć uwagę, że te piłki latają w tym polu karnym i nigdy żadna piłka nie leci do niego. Jego nigdy nie ma w miejscu, w którym spada piłka. To jest duży problem w mojej ocenie, bo widać, że kiedy nie mamy alternatywy, ten Niedźwiedź chce wrzucać te piłki i bardzo często je wrzucamy, tylko nie ma do kogo. Nam po prostu brakuje zawodnika, który by... Brakuje, w mojej ocenie oczywiście to też jest kolejna taka rzecz, którą pewnie już wiadomo, przetoczyliśmy to kilkukrotnie, jak nie kilkunastokrotnie, Karol Czubak. To był zawodnik, który takie piłki w polu karnym z niczego po prostu zbierał i ładował. Bardzo tego żałuję, że to się w Widzewie nie sprawdziło na dłuższą metę i nie daliśmy mu szansy, ale uważam, że powinniśmy szukać kogoś innego, bo to nie jest zawodnik, który nas prowadzi na wyższy poziom. Jeżeli chodzi o zawodnika, który miałby wchodzić z ławki, jak najbardziej. Natomiast jeżeli mówimy o zawodniku, który ma grać na dziewiątce i być w zespole, który ma iść do przodu, to Jordi nas nie zbawi, po prostu, no trzeba sobie to powiedzieć jasno. Na ten moment był to dobry ruch, tak się wydaje, bo dał nam parę fajnych bramek i parę fajnych momentów, ale jeżeli Widzew ma iść do przodu i mamy mieć zawodnika, który strzeli nam te 10, 12, może więcej bramek, nie wiem, no tak bym chciał, tak bym sobie życzył. Oczywiście uważam też, że gdyby taki Ramirez przyszedł do Widzewa zimą, to jestem przekonany, że ten Jordi ze 3-4 bramki więcej by miał pewnie. Ale no trzeba sobie powiedzieć, że ten mental, bardzo mi się to nie podoba. Kompletnie to nie pasuje w mojej ocenie do tego, co my mamy prezentować na boisku i do tego, co prezentujesz wobec swoich kolegów. No nie podoba mi się po prostu. No uważam, że postawa mocno niesportowa jak na zawodnika. Tym bardziej, że umówmy się, Jordi do tej pory no, nic wielkiego w swojej karierze nie pokazał i raczej to Widzew promuje jego, a nie on Widzew. I myślę, że jeżeli była taka oferta, podobno była zimą, to troszkę żeśmy nie skorzystali z tej oferty. Pewnie dlatego, bo myśleliśmy, że Jordi dalej będzie ładował do siatki i ta cena pójdzie do góry, ale niestety nie zrobiliśmy transferów, a co za tym idzie, gra troszkę siadła, trener Niedźwiedź bez alternatyw został zostawiony i ta pozycja trzecia nie została obroniona, a co za tym idzie, pewnie cena Jordiego, jeżeli w ogóle taka się pojawi, już nie będzie taka lukratywna, jakby mogło się wydawać. No ja jeszcze bym dodał, sorry Łukasz, tylko jedno słowo dodam i dopuszczam ci do głosu. Dodałbym jeszcze to, że on nie ma konkurencji, tak, żadnej w drużynie i on pewno też sobie zdaje sprawę z tego, że ten skład ma, tak, ten plat ma. Teraz pierwszy raz w Częstochowie trener go posadził na ławce, ale tam też jakiś uraz wchodził w grę i pewno jak znam życie, gdyby był w 100% zdrowy, to by wyszedł podstawowe 11. No a umówmy się, to nie jest jakieś mobilizujące dla piłkarza, że on nie ma żadnej konkurencji, nie ma żadnego gościa, który by mu tam deptał chociaż po piętach mocno. To też jest często taki czynnik, który powoduje regres u zawodnika, tak? Ja się zastanawiam, wiesz co, jak z nim będzie, bo ja go odczytuję jako takiego gościa, który
Jego siła tkwi też tam, gdzie jest jego słabość. To jest, podejrzewam, bardzo spoko gość, świetnie do pogadania, natomiast on nie potrafi brać tych sytuacji na zimno. On jest mocno rozemocjonowany i jak wszystko idzie dobrze, to się zamienia tak jakby pozytywnie dla niego, idzie w dobrym kierunku i od tego nakręca. Natomiast kiedy nie idzie, no to niestety, no, brakuje takiego zimnego, analitycznego umysłu. Może stąd wynika to, że nie znajduje się na tych sytuacjach w trakcie wrzutek, na których powinien być. Tam nie ma analizy, tam jest żywioł, nie dochodzi do sytuacji główkowych. I też zastanawiam się, jak tak mówisz o tej konkurencji, czy on nie jest czasem gościem, któremu trzeba mocno zaufać i czy dobrze zniesie konkurencję. To też jak gdyby jest, ale może inaczej jeszcze, dla nas bezwzględnie, jako dla drużyny, no to musi być sprowadzone dla niego i to nie zastępstwo, tylko ktoś... Wokół się będzie uczył. Dokładnie, dokładnie tak. No tutaj już nie ma co gadać o kimś na ławce, tylko bezpośrednio do pierwszego składu i rywalizacja ostro. I to w ogóle, zauważcie, że to sprawia, że to lato, to okienko letnie będzie, no sorry, jak dla mnie po prostu będzie trudne też pod tym względem, że zawodnicy, których potrzebujemy, są drodzy, tak? Wiesz, przyjęło się, że tak mówi się, nie, w piłce, że jeżeli 50% transferów ci wypali, to jest dobre okno, tak? My no to my musimy iść w stół. W stówkę. No tak, no taka prawda. No. No tak, tak, bo my chcemy przeprowadzić 3, ewentualnie dodatkowe transfery będą zamiennikami, nazwijmy to, po odejściach, czyli 1-1, natomiast nowych piłkarzy ma przyjść dodatkowych 3, więc wyobrażam sobie sytuację, że jeden nam wypala, jeden powiedzmy 50-50, a jeden nam nie wypala, tak? No dobra, to teraz moje pytanie, na jakie pozycje myślicie, że będą wzmocnienia według... I uwaga, i która z tych pozycji według was musi odpalić? Czyli dla mnie kluczowa kierownica. No, ja powiem tak, że ja jestem przerażony liczbą transferów, które mamy zrobić i uważam, że to jest w ogóle jakieś apokalipsa, bo jeżeli my mamy zrobić 3 transfery, tak jak tutaj dyrektor Wichniarek przedstawił, no to dla mnie to jest liczba dramatyczna i uważam, że jestem przekonany, że albo to jest jakaś zasłona dymna, albo kompletnie przeceniamy możliwości naszego zespołu, po prostu. Bo trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli my mamy ten zespół rozwijać i trener ma go rozwijać, to trzeba sobie powiedzieć, że my nie możemy kupować czy tam kontraktować zawodników, którzy będą na ławkę. To mają przyjść zawodnicy, którzy będą grać za tych, którzy po prostu się już nie nadają. Ja na przykład pierwsze pozycje, które przychodzi mi do głowy, to potrzebujemy zawodnika niekonwencjonalnego, który taki Ramirez, to jest priorytet. My musimy mieć człowieka, który potrafi, brzydko mówiąc, zajebać z dystansu, który potrafi zagrać w uliczkę, który potrafi zrobić coś z niczego. My nie mamy takiego zawodnika poza Bartkiem Pawłowskim, ale Bartek sam tego nie uciągnie. Umówmy się, widać, że Bartek po prostu robi wszystko, co może. I to jest człowiek, który w rundzie wiosennej to jest jedyny człowiek w Widzewie, który daje coś ekstra. Nie ma innego zawodnika z przodu, który by po prostu zrobił jakąkolwiek różnicę. I czasami widać frustrację Bartka, kiedy się dwoi, troi, robi wszystko, a i tak ta piłka nie wchodzi. Gdybyśmy mieli takiego Ramireza albo zawodnika pokroju jego, no to wtedy pewnie ta punktacja na rundę wiosenną, taki zawodnik zawsze ci da parę punktów w sezonie. To po prostu jest mus. Nie ma takiej możliwości, żeby taki zawodnik nie dał by ci paru punktów. To po prostu statystyka mówi, że taki zawodnik... No wystarczy sobie przypomnieć Ramireza, który dawał punkty tutaj po drugiej stronie Łodzi, ale też w Poznaniu, prawda? No takim zawodnikiem w teorii miał być Julek Letniowski, prawda? Każdy liczył na to, że on będzie uderzał z dystansu, że będzie rozgrywał, że będzie przerzucał, że będzie wpuszczał w uliczki tutaj naszych napastników, a tak naprawdę tego nie ma. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie on ma teraz liczby, ale mizerne.
I to nie jest na pewno taki zawodnik, jakiego my byśmy chcieli, żeby on był, a ostatni dobry sezon miał w Arce Gdynia, wtedy, kiedy miał bardzo duże, bardzo dobre liczby. Także na pewno tutaj się zgadzam, ale prawe wahadło. Potrzebujemy dwa razy lepszego zawodnika niż Milosz. Jestem o tym przekonany. Myślę, że Paweł Zieliński to jest ostatni tutaj sezon w Widzewie i myślę, że my tutaj musimy mieć zawodnika naprawdę pokroju Nunesza na drugiej stronie, jeżeli to ma chodzić z dwóch stron. No i napastnik to jest taka podstawa. Myślę, że napastnik lepszy od Jordiego. Nie wyobrażam sobie, żeby Jordi z tymi wahaniami mentalu był naszym głównym napastnikiem na przyszły sezon. Aczkolwiek jestem prawie pewny, że on odejdzie. Nie opieram mojej wiedzy na wiedzy, która jest jakaś tam skryta i nikt o tym nie wie. Po prostu uważam, że go tutaj nie będzie z wielu powodów, chociażby z tego, że mam wrażenie, że troszkę ta głowa nie dojeżdża i myśli, że już troszkę zjadł świata, do tego jeszcze jest bardzo daleko. Szukałbym środkowego obrońcy na pewno, też takiego do pierwszego składu, ale priorytetowo podpisałbym umowę z Martinem, bo uważam, że na ten moment jest to zawodnik w obronie, który ma największy spokój. Facet potrafi wziąć na zamach skrzydłowego, którego gdzieś tam presuje, potrafi bardzo spokojnie zagrać, potrafi wejść z piłką głęboko w środek boiska i rozgrywać. Naprawdę, jak patrzyłem na jego grę w pierwszej lidze, to się łapałem za głowę, tak teraz uważam, że to jest naprawdę facet, który może być tutaj, może nie jest genialny, ale do obrony trzeba mieć najmniejszy zarzut, bo uważam, że tutaj jest najmniej zmian oczekiwanych, poza tym wahadłem po prawej stronie. Ten rzut karny niesamowity gość. Według mnie, bo umiejętność, nie przypadkiem te karne strzela. No tutaj to jest fachowiec, to w ogóle nie ma o czym mówić. Tak, więc... Tu nie ma chyba lepszego Widzewie niż on, dlatego Marek i wszyscy mu oddają, bo gość ładuje z takim spokojem, że takiego człowieka musisz mieć w zespole, bo no wiadomo, że czasami się zdarzają takie sytuacje, że tego karnego trzeba strzelić i nie możesz chybić, a on, no jak się patrzy na to, jak on to robi, to jak podchodzi, to nawet nie masz, nawet ci przez głowę nie przechodzi myśl, że on to po prostu no że nie trafi, no raczej jesteś pewny, dlatego Martin to powinien być priorytet. No i tak myślę sobie, myślę, że Rawas też odejdzie. Oczywiście ja tutaj mówię o transferach gotówkowych, bo jeżeli mielibyśmy rozwiązywać umowy, to nie w postaci, nie wiem, chociażby tutaj Jordiego, mam nadzieję, że pojawią się oferty za tych zawodników, ale myślę, że Rawas, jeżeli pojawi się oferta dobra dla klubu, to myślę, że go spieniężymy. Mam tylko nadzieję, że to będą, że to będzie kwota, wiesz, taka w paru milionach złotych. Myślę, że jest tego warto, a przy okazji też uważam, że mamy dobrego zastępcę w postaci Kuby Wrąbla, który mam wrażenie i mam nadzieję, że to jest człowiek, który sobie poradzi i radził sobie nieźle i niewiele stracimy na tym, a być może i zyskamy, bo i finanse, i zawodnika, który na pewno nie będzie chciał siedzieć na ławce, umówmy się, więc nie sądzę, żeby Widzew chciał mieć dwóch tak dobrych bramkarzy, jeden żeby siedział. Myślę, że Kuba jest za bardzo ambitny i przede wszystkim jest młody, żeby tutaj marnować się na ławce, więc jakbym miał postawić, to bym postawił takie 80-20%, że Rawas odejdzie w tym sezonie. No i co? I skrzydło. Chciałbym skrzydłowego. Jeżeli ten przepis z młodzieżowcem faktycznie zniknie, a prawdopodobnie zniknie i go nie będzie, to chciałbym takiego człowieka jak Pawłowski po drugiej stronie, który robi wiatr i naprawdę ciągnie taki Łukowski o coś w ten deseń, wiesz, tak bym sobie to widział. Oczywiście tutaj jeszcze jednego, dwóch zawodników do rotacji, jak najbardziej, bo mówimy tutaj o zawodnikach do pierwszego składu, a na pewno będą też odejścia, umówmy się, to jest niemożliwe, żeby nikt z tego klubu nie odszedł latem, więc ja to tak widzę, takie 5-6 transferów minimum, a nie 3, tak jak tutaj dyrektor mówił. No tak, liczę na to, że to mimo wszystko jest troszeczkę zasłona dymna, a co do bramkarza, no w którymś momencie Rawas pewnie odejdzie i tu jest właśnie pytanie, jeżeli Wrąbel nie zacznie grać, to możemy się postawić w sytuacji takiej, że... Kogoś będziemy musieli sprzedać. No, może być tak, że powiedzmy nie odejdzie teraz latem Rawas, ale okaże się, że w przerwie zimowej stracimy dwóch bramkarzy, tak? Bo jeden będzie chciał iść gdzieś grać, a tego drugi... Tego młodego chłopaka chyba Łukasz też po coś ściągnęliśmy. No tak, ale to jest jeszcze chyba melodia przyszłości. No, to ja też zadałem pytanie
odnośnie jego, przecież jak był tutaj naszym gościem, mówisz o Rawasie? Czy o kim teraz? Czy o dyrektorze Wichniarku? O trzecim naszym bramkarzu, on jest... Mam na końcu języka, może Sławek pomoże. Janek Krzywański. O, właśnie, Krzywański. Ale wiecie co, ja wam powiem, że Rawas, jak tutaj był w Red Roomie, to on się dało wyczuć, że... Rawasa jednocześnie, no bo jeżeli Wrombel dalej nie będzie grał, no to nie wierzę, że będzie chciał grzać ławę, no. Nie, no. Ja osobiście myślę, że Rawas odejdzie teraz po sezonie. Według mnie na 90% odejdzie. Natomiast Kuba powinien bronić, tak? Kuba jest dobrym bramkarzem, pokazał to w pierwszej lidze, wybronił nam masę meczów, więc myślę, że tutaj jakiejś znaczącej różnicy nie odczujemy, a nawet bym powiedział, że znam takich kibiców, którzy twierdzą, że Kuba Wrombel jest lepszym bramkarzem niż Rawa. Więc myślę, że tutaj jakichś tam diametralnych różnic nie będzie, a o czym żeśmy tutaj dyskutowali, o tych wzmocnieniach, to na zasadzie takiego chcieństwa, jeżeli faktycznie sprawdzi się, że pozyskamy tylko trzech piłkarzy, a następnych ewentualnie będziemy podmieniać po odejściach, to dla mnie to właśnie napastnik to jest must have, kierownica, tak? Czyli gość, który nam będzie tutaj robił grę ofensywną, który będzie miał prostopadły pas i tak dalej, będzie miał wizję gry. I teraz jakbym miał trzeciego piłkarza wymienić, to bym mocno, mocno miał zagwozdkę, bo zastanawiałbym się między tą drugą dziesiątką do Bartka i prawym wahadłem jednak mimo wszystko, tak? Bo, no ale myślicie, że Paweł zostanie? Ja wyobrażam sobie taką sytuację, że Paweł zostanie, bo Paweł to jest takim uniwersalnym piłkarzem, że w razie czego to ci zagra też w trójce i jeżeli te transfery miały być naprawdę tak dosyć okrojone i tylko byśmy się mieli ograniczyć do trzech nazwisk, to wyobrażam sobie, że Paweł wtedy zostaje i wtedy sprowadzana jest ta druga dziesiątka do Bartka, napastnik i ten ofensywny środkowy pomocnik, tak bym to ja widział. No zobaczcie, weźcie jeszcze pod uwagę ambicję, jaką ma Patryk Stępiński, bo on w którymś z wywiadów powiedział, że jakby wyjazd za granicę jest jego celem, tak? I no, pytanie, czy też będzie jakaś może oferta dla niego, to nie jest też... Wiesz co, no ten Patryk Stępiński to... Ja on powinien nas zostać, no nigdzie nie będzie miał... Z całym szacunkiem dla niego, ale tak naprawdę Widzew mu uratował karierę. Nie, ja wiem, ale wiesz jak to jest. Nie, tu to jak gdyby to jest ich zawód na wdzięczność. Znaczy, wiesz, no, finanse, wiadomo, nie ma co liczyć na zasadzie takiej, jest oferta i myślę, że po tym, co tam w jednym z tych wywiadów powiedział, to by pewnie skorzystał. No pytanie, czy... Ale wiesz, że taką sytuację, że Patryk Stępiński dostaje propozycję z zagranicy na ten moment? No i ja nie mówię o jakichś czołowych ligach, no ale wyjazd czasami w kierunku nawet jakimś takim egzotycznym, ale dla pieniędzy, no też jest jakimś rozwiązaniem, tak? Więc ja nie mówię, nie przesądzam, ale gdzieś tak po prostu zbieram te informacje, co... Znaczy, wiesz, jeżeli mielibyśmy też na tym zarobić, to wiesz, wypowiadają. Nie ma zawodnika, którego nie da się oczywiście, że tak. Oczywiście, dokładnie, że tak. To wiesz, jeżeli my zaczniemy w końcu spieniężać naszych piłkarzy, bo do tej pory chyba na nikim nie zarobiliśmy, tam chyba jakieś grosze na Karolu Czubaku i na, jeżeli się nie mylę, na Wolsztyńskim też coś tam zarobiliśmy, to te transfery nasze wychodzące to raczej były na zasadzie rozwiązania umowy, prawda? Fajnie by było, no tak. jeżeli w końcu my byśmy zaczęli tych piłkarzy kreować, ale po tym jak ich wykreujemy, żeby też Widzew miał korzyści, tak? Bo na tym to polega. Oczywiście, że tak. No... Jak gdyby będzie to gorący okres i jestem bardzo ciekaw, jak to będzie rozwiązane, bo pracy jest multum do zrobienia i naprawdę, kurczę, mam nadzieję, że tam jakaś wróżka jest na etacie zatrudniona w pionie sportowym, bo chyba przewidywanie, w sensie czy zawodnik dopasuje się do nas i będzie w dobrej formie, to będzie równie ważne w tym okienku, no bo pytanie to też naprawdę wiesz, trzeba się... Kiedyś ci piłkarze dołączą też do drużyny, nie? Bo
Pamiętamy sytuację, gdzie piłkarze za 5-12, nie? No. Wiecie co, no ja wam powiem tak, że my przede wszystkim musimy się utrzymać w tym roku, to jest na razie podstawa, natomiast mam nadzieję, że my już mamy dogadane jakieś transfery, że to nie będzie na łapu-capu robione, na zasadzie a może się uda, może się nie uda, bo my tu naprawdę potrzebujemy zawodników, którzy zmienią te oblicze tego zespołu, to nie mają być zawodnicy, którzy może, to tak jak z Markiem Hanowskim, prawda? On przyszedł i połowa ludzi go nie chciała tutaj u nas później. No, naprawdę, pewnie. Naprawdę upłynęło dużo wody, zanim ludzie uznali, że to jest człowiek, bez którego nie wyobrażają sobie dzisiejszego Widzewa, ale fakty są takie, że my nie mamy czasu na to, żeby czekać, aż zawodnik zacznie grać. My potrzebujemy ludzi do grania od razu. Kończymy okres przygotowawczy, zaczyna się liga i mamy chłopaków w zespole nowych, którzy od razu dają jakość. My nie możemy sobie pozwolić teraz w Ekstraklasie na to, że my będziemy pół roku czy dłużej czekać na to, aż zawodnik się wstrzeli, typu Szechu, Hanousek. My potrzebujemy zawodników sprawdzonych, którzy mają określoną jakość, którzy już są gdzieś tam w jakimś stopniu już szanowani, że tak powiem, w środowisku piłkarskim, jeżeli chodzi o umiejętności. I takich ludzi potrzebujemy. My po prostu nie możemy podjąć ryzyka takiego, że może się uda, a może nie. Będziemy mieli prawdopodobnie rywala derbowego, który gdzieś tam pewnie będzie miał tego inwestora, prawdopodobnie, jeżeli to się wszystko sprawdzi. Więc też na pewno to nas powinno napędzać, bo celem Widzewa jest zawsze być wyżej i nie ma możliwości, żebyśmy my byli niżej. Mam nadzieję, że tutaj jakby będzie to brane pod uwagę, że mamy rywala derbowego i dla wielu kibiców to naprawdę jest mus i mam nadzieję, że widzę w przyszłym sezonie no, pokażę siłę troszkę dłużej niż przez jedną rundę. Właśnie Manchester United stracił drugą bramkę i prawdopodobnie odpada. I mam nadzieję, że po prostu trener Niedźwiedź będzie... Akurat ten... dobra informacja. Dobrze, no Sevilla właśnie, dla mnie dobra. No wiesz, to by tu nie mówić, to trzeba powiedzieć, że potrzeba nam lepszych zdecydowanie piłkarzy niż mamy teraz i też cały czas mam z tyłu głowy coś takiego, to jest takie oczywiście już stare i wyświechane o tym drugim sezonie Beniaminka, nie? Że często jest coś takiego, że ten drugi sezon i mam to z tyłu głowy, szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy, jak myślę o tym sezonie przyszłym, bo mam nadzieję, że te niedzielne spotkanie jednak przechylimy na swoją korzyść, bo to jest też fajna cała otoczka. Wiadomo, świętujemy tą naszą rocznicę, półfinału Pucharu Europy i tak dalej, więc fajnie by było to zwiększyć 3 punktami, które nam ostatecznie już powinny dać pewne utrzymanie i mam coś takiego z tyłu głowy, no boję się po prostu tego przyszłego sezonu. Mam nadzieję, że te transfery naprawdę będą dobre i trafione i dadzą nam dużo więcej jakości niż mamy teraz, bo te drugie sezony bywają naprawdę ciężkie, ciężkie dla tych. No i następna sprawa, no słabe okienko letnie pewnie skazuje nas na to, że pod choinkę będzie dużo gaśnic, tak? I będzie ratowanie tym, co jest na rynku. Wiadomo, jak no właśnie, wygląda ta właśnie, zima. Właśnie do tego, Łukasz, ja miałem duży żal o to, że my nie zrobiliśmy transferów, dlatego, bo w drugą stronę, gdyby te rundy zamienić, prawda, wiosenną z jesienną, to jestem przekonany o tym, żebyśmy tu ratowali wszystkim, czym się dało. Czym oczywiście, się dało, że tak. Żeby ta liga została uratowana, dlatego ja nie kupuję tego, że czegoś się nie dało zrobić zimą. Po prostu nie zrobiliśmy, bo uznaliśmy, że runda jest na tyle dobra, że jesteśmy w stanie sobie poradzić i już nic złego się nie wydarzy i myślę, że to jest główny powód, dlaczego my nie zrobiliśmy transferu, bo po prostu nie było tutaj, że tak powiem, sprawy. Była jakaś kalkulacja, tylko tak. pytanie, wiesz, no ja tak jak gdyby wypowiadaliście się też na temat prezesa, ja jestem gdzieś po środku, ani nie jestem wielbicielem, ani... Ja też tak naprawdę, ja na przykład dużo rzeczy chwalę, natomiast ale... na okienko dramat. Ale prezes potrafi tam zamotać, nie? Szczególnie w tych przekazach, tych informacji, ugrywając coś na krótko, że tak powiem, w krótkim okresie czasu, później w długim okresie czasu to mąci, tak jak to były te sytuacje tych wojsk. Rozmawialiśmy przed tym, jak dołączyłeś chwilkę o tym,
że wiele rzeczy właśnie doceniamy, ale też wiele rzeczy no, jest źle zrobionych. W końcu jest normalnie, tak? I to ja na przykład doceniam bardzo, że jest normalnie tak, jak powinno być, ale ja jakichś super wielkich ekstrasów nie widzę, tak? To nie jest, nie wiem, jakiś wjazd na koniu. No, słuchaj, przede wszystkim jedyną w mojej ocenie... Wszystkiego tak, jak powinno być, no. W mojej ocenie na dzień dzisiejszy legendą trenerską legend trenerów jest paru, natomiast jeżeli chodzi o prezesa czy o zarząd, to można sobie powiedzieć, że był tylko jeden człowiek, który nas doprowadził do sukcesów i był to prezes Cebulski. Ja się tego trzymam. Daleka droga do tego, żeby zarząd dzisiejszy Widzewa do tego dorównał. Życzę im tego jak najbardziej, bo jeżeli zarządowi się to uda, to i my będziemy szczęśliwi, bo będziemy mieć Mistrzostwa Polski i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba chwalić też za dobre rzeczy, chociażby to, co się wydarzy w niedzielę z Piastem. Kiedyś tego nie było, my nie mieliśmy celebracji różnych wielkich historycznych spotkań czy mistrzostw. Nie było to robione z taką pompą. Teraz jest to robione, pamiętamy o takich rzeczach, za to naprawdę duże brawa, bo historia Widzewa jest wielka i trzeba ją pielęgnować i na pewno za to duże brawa z mojej strony i pewnie z wielu strony kibiców. Natomiast okienko dla mnie to jest taki Jezusek do trumny, bo uważam, że tak jak powiedziałem, gdybyśmy te rundy zamienili i nagle to jesień byłaby bardzo słaba, to tutaj byłyby transfery robione, przepraszam, od lewej do prawej, od 12 do 12 w nocy, byleby tylko uratować ten sezon i wtedy byśmy nie patrzyli na to, że nie znaleźliśmy kogoś, tylko bralibyśmy po prostu, bo trzeba ten sezon uratować i pewnie nadwyrężylibyśmy też środki finansowe kosztem tego, że ryzykujemy ligę, ale jednak może by się udało, może nie. Natomiast mieliśmy dobrą pozycję w tabeli i dlatego pewnie takich ruchów nie zrobiliśmy, ale w mojej ocenie zrobiliśmy coś, co niekoniecznie jest, ma sens, bo tak naprawdę dałbyś tym zawodnikom, którzy przyszliby zimą, dałbyś czas na to, żeby oni się wkomponowali w ten zespół na rundzie wiosennej, kiedy tak naprawdę masz dobrą pozycję w tabeli, możesz sobie eksperymentować. Trener by zobaczył, czy mu taki zawodnik odpowiada, czy nie. Niektórzy mówili tu na Twitterze, że no tak, ale jakbyś zaryzykował, wziąłbyś zawodników, a jakby nie wypaliło, to kto by te transfery pokrył, czy tam te kontrakty. No ale słuchajcie, a kto tutaj daje gwarancję, że ktoś się sprawdzi latem? Nie ma czegoś takiego. No to już jest tak jakby w danym momencie jest to argument, ale już na lato jest kontrargument, tak? No to dokładnie, no nie ma takiej, wiesz, gwarancji, że latem my zrobimy 3 transfery i one na pewno wypalą, bo takich transferów to Lech czy tam Legia za grube siano co sezon to robią ze 2 i ze 2 leżą i nie wnoszą nic do zespołu. Także umówmy się, że ja po prostu uważam, że to jest... Ryzykiem. Jeszcze jest to obarczone ryzykiem. Ja jeszcze tam chciałem dokończyć i powiedzieć, że to też dlaczego zajmuję tak neutralną pozycję i po prostu przyglądam się, to wynika po prostu z tego, co się działo wcześniej. My tutaj bardzo szybko po tej reaktywacji próbujemy budować na szybko, na siłę jakieś pomniki, po czym są dziwne pożegnania. Mówię tu o wielu zawodnikach, no przecież pani Martyna też miała być lekiem na całe zło, a jak się skończyło, no to wszyscy wiedzą, także jestem wstrzemięźliwy na razie, naprawdę jednym z niewielu takich jedna z niewielu osób, która zasługuje naprawdę, to jest przede wszystkim Marek i to jest i wielkie ukłony w kierunku Bartka Pawłowskiego, natomiast no reszta u mnie cały czas musi udowadniać i prezes też jest na tej liście, żeby nie było. Tak, wiesz co, Łukasz, powiem ci, że wiesz, kiedyś myślałem właśnie o tym, o tej takiej szybkiej gloryfikacji pewnych osób, szybkim wynoszeniu, nazwijmy to, na ołtarze widzewskiej. Dochodzę do wniosku, przynajmniej ja do takich wniosków doszedłem, taką mam konkluzję tej sytuacji, że my od tych 20 kilku lat jesteśmy w permanentnej, nie powiem gdzie, tak, sportowo. Teraz dokładnie. I ludzie są po prostu spragnieni, tak? Oczywiście, że tak. Dochowaliśmy się też
pokolenia kibiców, którzy, wiesz, widzę, taki prawdziwy, wielki widzę, znają tylko z YouTube'a, takich opowieści rodziców, czy starszych kibiców, wujków i tak dalej. I my tak bardzo pragniemy mieć jakichś nowych idoli w każdej dziedzinie, nawet w zarządzie, tak? Jakichś ludzi, którzy przyjdą i coś zrobią, tak? Tak mówię, no okres rządzenia reaktywacji, no też nie był do końca udany za każdym razem i gdy przyszedł nowy zarząd, gdy zaczął coś robić, to zobaczyliśmy efekty tego działania i część ludzi po prostu szybko się zakochuje, tak? Tak, oczywiście. Tak samo w piłkarzach. Ja sobie przypominam, że w latach 90., żeby zegar krzyknął imię, nazwisko jakiegoś grajka, to naprawdę on musiał coś tam fajnego pokazać i coś fajnego zrobić w tym klubie. To nie było takie szybkie. No, przypominam sobie nawet te sławetne transfery z Legii, gdzie do dzisiaj Radek Michalski opowiada, że całe szczęście, że przyszedł z Maćkiem Szczęsnym, bo się za nim schował, tak? I jego transfer. Dokładnie, no. W jego cieniu mógł spokojnie grać. Tak. Ale Maciek miał duże ciężary, jak przychodził do Widzewa. Maciek Terlecki, gdy przychodził z UKS, też miał duże ciężary, gdy przychodził do Widzewa, tak? To nie było tak, że od razu go kochaliśmy, mimo to, że strzelił jedną, czy drugą, czy trzecią bramkę, no. I po prostu myślę, że przez to, że przez te 20 lat naprawdę sportowo, no, wyglądamy jak wyglądamy, to też jest takie pokłosie tego, nie? Że szybko ludzie po prostu są spragnieni, chcą widzieć w Widzewie fajnych piłkarzy, mieć idoli, tak? Ja też to rozumiem, no. Nie wiem, moje pokolenie miało Citkę, tak? Miało Szymkowiaka, miało Łapińskiego, etc., tak? Dla tych chłopców teraz też by się przydali jacyś idole, tak? No, miejmy nadzieję, że ten Bartek tutaj dożywocie już widzę, wiesz, tak powiem, kariery piłkarskiej będzie miał i te dzieciaki będą mogły biegać z nazwiskiem Pawłowski, no bo to jest taka. To potrzeba idoli, tak? W każdym klubie. W każdym klubie. Bo ja mam nadzieję, że też jak gdyby postanowi karierę kontynuować u nas. No wiecie, każdy przy okazji spotkań na trybunach, wyjazdów, pociągach, no to tak to wygląda, że jest jedna całość, ale są de facto dwie grupy. Są ludzie, którzy pamiętają te wielkie sukcesy i młodzi, którzy spijają te historie, które się działy wcześniej. Dokładnie tak jak ja spijałem, jak starsi mi opowiadali. No kurczę, no tak to wygląda. I to nawet nie jest tylko i wyłącznie to odnośnie tego, co powiedział Zizu. To nie tylko jest wyłącznie pragnienie młodych, ale w nas to chyba w środku też siedzi, nie? Że był długi okres, długi czas, że to wszystko nie szło tak, jak powinno iść i raczej w tej hierarchii polskiej piłki się staczaliśmy. No, teraz idziemy w górę i mam teraz nadzieję... Teraz nas zadowala po prostu byle co bardzo często. No więc właśnie, a wynika to z tej długiej przerwy, gdzie naprawdę trzeba było schować głęboko w kieszeń swoje ambicje i tą historię. Zwróćcie uwagę, że teraz my bardzo często na trybunach skandujemy nazwiska piłkarzy, którzy zrobią coś, co w dawnych czasach to w ogóle... To była podstawa, żeby w ogóle się załapać no, do drużyny. Wiesz, no gloryfikowanie postaci, rozstawianie pomników, robimy to dużo za szybko, czy to na Twitterze. Mam nadzieję, że nie odbije nam się to czkawką, bo kiedy tak wszystkim stawiasz pomniki, to przestajesz być czujny. I mam wrażenie, że to nasze środowisko po prostu... I tu mówię ogólnie o wszystkich, bo ja też nieraz oceniłem za szybko kogoś, chociażby trenera Niedźwiedzia, gdzie oceniłem, uznałem, że robi błędy i uważam, że dalej robi błędy. Natomiast cieszę się, że się pomyliłem, bo mogłem zobaczyć, że jednak trenerem jest dobrym i potrafi zrobić zespół, który po prostu dobrze mi się ogląda. Może niekoniecznie teraz, w ostatnich spotkaniach, ale ogólnie jednak mogę powiedzieć z czystym sercem, że miałem kiepskie zdanie o trenerze na koniec rundy wiosennej w pierwszej lidze, bo uważałem, że graliśmy bardzo toporną piłkę i nie dało się na to patrzeć. Natomiast dzisiaj nieraz to powiedziałem, że się pomyliłem i tak samo uważam, że wielu kibiców się myli z wieloma ocenami, czy to piłkarzy, czy ogólnie osób związanych z klubem, bo jednak myślę, że
wiele, wiele upłynie wody, zanim naprawdę ci ludzie, o których się mówi dzisiaj jako, bo mam czasami wrażenie, że robimy z ludzi ikony, które są rok czy dwa lata w klubie, co jest w ogóle nonsensem. I tacy piłkarze jak Bartek Pawłowski, który no, był już w Wizewie, odszedł robić karierę w Hiszpanii, która gdzieś tam nie potoczyła się może tak, jakby sobie zakładał, o czym wielokrotnie już wspominał. Natomiast na dzień dzisiejszy to jest chyba jedyny zawodnik w Wizewie, o którym możemy powiedzieć z pełnym spokojem, że to jest zawodnik od nas i na pewno nie, na pewno, że tak powiem, robi wszystko, co najlepsze dla tego klubu. No i Patryk Stępiński, dorzuciłbym Patryka, bo też no, to jest... No, Patryk Stępiński, no z zagranicznych pewnie blisko tego jest Marek Hanusek, ale myślę, że w momencie gdzie gdzieś tam pojawi się może oferta jakaś w miarę dobra z rodzinnych stron, to się bardzo mocno zastanowi. No naszym plusem jest to, że ta Łódź jednak od tych trzech daleko nie jest, prawda? To nie jest gdzieś tam Liga 5 krajów i dalej i tak dalej, tylko raczej tutaj w okolicach, więc to jest na pewno dużym plusem dla nas, że ten Marek u nas jest. Oby nie taki Marek jak z Rakowa, bo ten mecz był dramatyczny w jego wykonaniu, ale myślę, że my jako środowisko powinniśmy raczej być tym kontrolerem tego wszystkiego, niż tutaj pluć jadem na siebie wzajemnie. I to my powinniśmy, że tak powiem, patrzeć chłodnym okiem na wszystko i kiedy jest dobrze, to klaskać, a kiedy jest źle, to równo wszyscy powiedzieć, że tak być nie może i wywierać presję na tych na zarządzie w kwestii właśnie no chociażby tych głupich boisk, no bo to też jest ruch taki, który w mojej ocenie mega, mega słaby i uważam, że można było to załatwić dużo szybciej, a na pewno nie trzeba było tego roztrząsać na Twitterze. Ja sobie tłumaczę tą taką te awantury na Twitterach, tłumaczę sobie tym, że naprawdę ludzie są strasznie w to wkręceni, zaangażowani i... to jest wielki klub. Tak, i to jest normalne, że ludzie mają różne zdanie i opinie. Ale każdy kibic chce dobrze dla Widzewa, nie ma kibica, który by chciał się... No wiecie, jest mniejsze, większe ego i niektórzy sobie uzurpują trochę, że tak wiesz, powiem. No ty możesz powiedzieć, że Jordi jest najlepszym napastnikiem od 20 lat Widzewa. Ja ci powiem, że no sorry, no ja nie widziałem gorszego od 10 lat na przykład. No i wiesz, no i proste, tak? Ja nie powiem, że jesteś debilem, dlatego, bo masz inne zdanie, tak? Pewnie, ty dajesz swoje argumenty, ja swoje i szanujmy się. No natomiast niektórym, to jest też urok internetu, że niektórzy sobie pozwalają po prostu na więcej, bo czują się anonimowi, Tak, na coś, co by sobie nie pozwolili normalnie, tak? Gdybyś usiadł z innym kibicem na stadionie, to pewno w życiu by ci takich słów w twarz nie wypowiedział, tak? Oczywiście. Dlatego no niestety... To środowisko jest takie, jak sobie patrzyłem na w ogóle na twitterowe środowiska klubów piłkarskich u nas w Polsce, to nasze jest wyjątkowo toksyczne, naprawdę to. Naprawdę jest mocno, mocno przesiąknięte jadem jeden wobec drugiego i tego nie powinno być, a na pewno nie na taką skalę, jaką jest, bo tutaj u nas jest często tak, że nieważne, czy ty masz rację, czy nie, ale będziemy cię cisnąć dla zasady, wiesz, bo po prostu, bo już taka jest zasada i w tym kierunku trzeba iść. I nieważne, że napiszesz coś, co ma sens, nieważne, że napiszesz coś, co jest prawdą, nieważne, że napiszesz coś, co w rzeczywistości się wydarzyło, ważne jest to, że napisała to taka, a nie inna osoba i mało ma to znaczenie, czy ty masz rację, czy jej nie masz i to jest duży problem, myślę. I mam nadzieję, że zarząd Widzewa nie będzie jakby nas tutaj dzielił, tylko łączył i że te komunikaty z klubu i to wszystko będzie bardziej jasne, spójne, bo tego na pewno brakuje, a my akurat na Widzewie nie potrzebujemy więcej konfliktów. Raczej powinniśmy to środowisko łagodzić i robić wszystko, żeby było przede wszystkim zgodne. Może nie musimy się kochać, ale wypadałoby się szanować, nie? No dokładnie, dokładnie tak, a swoją drogą kurczę, no trudno mi sobie jest wyobrazić to, że kibic piszący coś na Twitterze wysypał transfer, no ludzie, moi drodzy, no kurczę,
tak jakby w ogóle nie pasuje, to w żaden sposób. Nie, no, słuchaj, no, piłce słyszałem, że takim. Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, no nie potrafię, sorry. No ale to jest moje zdanie, inni mogą mieć zupełnie odmienne, także no tak. Trochę, Twitter stworzony, żeby dyskutować, natomiast ludzie robią z tego jakąś brzytwę, no. No bo wiesz, czasami Twitter myślę, że jest używany przez wielu ludzi jako takie narzędzie, żeby się trochę wyżyć i wyrzucić swoje emocje. Natomiast myślę, że najlepszym miejscem do wyrzucenia swoich emocji to jest trybuna pod zegarem podczas meczów u nas w Łodzi albo na wyjeździe. To tyle. Myślę, że powiedzieliśmy wszystko. Ja, jeżeli miałbym wytypować w sobotę ten wynik, przepraszam, w niedzielę, w sobotę, w niedzielę miałbym wytypować wynik, to obstawiam, że go zremisujemy 1-1, takie jest moje zdanie. Nie wygramy kolejnego meczu, mimo że bym bardzo chciał, ale myślę, że to nie ten przeciwnik. Aczkolwiek mam nadzieję, że pojawią się aspekty pozytywne w naszej grze i troszkę zobaczymy tej piłki z jesieni, która dała nam dużo radości, ale myślę, że Piast jest na tyle dobrym zespołem. Na ten moment są w formie przede wszystkim. Przyjeżdża Michael do Łodzi w ogóle, którego też niejednokrotnie wspominaliśmy, że żałujemy, bo fajny chłopak. I myślę, że... No ale to powoli... było nie do przedłużenia, no kurczę, to było wtedy nie do przedłużenia. Tak, to co... tak, to wtedy było nie do zrobienia, tak, to się zgadza. No, w zupełnie innym momencie niż teraz. On było, panowie. Ale trzeba to było, znaczy dużo wcześniej. Oczywiście. Eksplozja formy, no ale... No, to też taki kolejny taki nasz kamyczek, ale to już zupełnie inna historia, inny zarząd wtedy. Jeszcze mogę tak powiedzieć, że bardzo bym chciał i apeluję do Karaska, żeby chciał wrócić do Łodzi. Bardzo, bardzo bym liczył na to, żeby się pojawił z powrotem po sezonie u nas, bo z tego, co tłumaczył tutaj dyrektor sportowy Wichniarek, to jeżeli Karasek by wykazał taką chęć powrotu do Łodzi, to wszystko zależy od niego. Tak? Czyli nawet jeżeli Termalika chciałaby wykupić Kacpra, to i tak definitywnie to on decyduje o tym, czy chce tam być, czy nie, więc mam nadzieję, że z jednej strony życzę mu awansu, no bo to sport, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że jeżeli by nie awansował, to byłaby większa szansa, że chciałby wrócić do Widzewa, więc nie życzę mu tego awansu i życzę mu powrotu do Widzewa. O, i tu mamy, myślę, konsensus, czyli wiadomo, o które dwie drużyny chodzi, żeby awansowały z pierwszej ligi, a trzecia... Znaczy, wiesz co, Łukasz, powiem ci szczerze, że ja w sumie bym chciał derbów, ale chciałbym dominacji Widzewa nad ŁKS-em w Ekstraklasie. Niech oni sobie tutaj żyją. Wiesz, miasto uważam, że nie daje im umrzeć, więc mam wrażenie, że nie, my jako klub kompletnie nie powinniśmy skupiać się na tym, czy oni będą żyć i jak będą żyć, tylko Widzew przez większość swojej historii tej takiej ekstraklasowej był zespołem i klubem dużo lepszym. I mam nadzieję, że będziemy ku temu szli. Niech oni sobie żyją. W mojej ocenie jest takie fajne powiedzenie, którego nie powiem, mimo że mam duże chęci, ale niech żyje UKS. W każdym razie uważam, że powinniśmy być klubem i raczej mamy do tego predyspozycję, który mocno dominuje naszego rywala derbowego. I w sumie derby są fajne, może nie są takie same, jak były kiedyś, ale myślę, że to też w pewien sposób napędza i kibiców, i klub, żeby zawsze być wyżej. Także mam nadzieję, może nie mam nadzieję, że awansują, ale oczywiście życzyłbym tutaj Wiśle i Ruchowi jak najbardziej, ale myślę, że no, ta tabela w pierwszej lidze jest tak mocno pod nich, że tutaj musiałaby się wydarzyć katastrofa podobnego typu jak nasza, jeżeli mielibyśmy spaść. No, ja wszystkim życzę takiego podejścia, jak ja mam, jeżeli chodzi o UKS. Żyję może nimi tylko, kiedy zbliżają się derby dwa razy w sezonie i na końcu, jak patrzę na tabelę, jak jesteśmy nad nimi, to wszystko jest ok, reszta tak naprawdę nie komentuję, nie śledzę. Są
więc są i tyle. Skupiam się bardziej na Widzewie. I tak jakby też troszeczkę ta rywalizacja w dużej mierze polega na tym, że to oni bardziej się napinają na nas, a my już patrzymy chyba, tak przynajmniej ma większość kibiców trochę w innym kierunku. Dla nas ten szczyt jest gdzie indziej i chcemy równać do innych, tak? Więc żeby się Łukasz tak okazało, że po awansie oni będą mieli więcej na transfery niż my, to tak z czym za nie mogę. To już na to nic nie poradzimy, tak? Musimy się skupić, a właściwie osoby z pionu sportowego muszą się skupić jak najlepiej te złotówki, które będą mieli do dyspozycji wykorzystać, a wiarą, zaciętością i ciężką pracą można daleko dojść i zniwelować niejedną różnicę. Także przede wszystkim mamy trenera, który niweluje właśnie te różnice. Jak udostępnimy mu materiał na przyszły sezon, który będzie dalej wymagał obróbki, że tak powiem, to myślę, że ten zespół zrobi progres i być może wtedy zrobimy kolejną dobrą rundę, bo trzeba sobie powiedzieć, że jesień, z tego co zagraliśmy w pierwszej lidze i teraz, to i tutaj jesień była bardzo dobra, więc jeżeli te transfery będą dobre, to tak na koniec, to ta jesień może będzie jeszcze lepsza, może będziemy liderem w przyszłym sezonie. No i tego kurczę, no może ktoś, no, może ktoś w końcu, nie wiem, napisze jakąś pracę i wyjaśni ten paradoks, dlaczego Widzewowi jesienią idzie dobrze, a wiosną zasypia. Także potrzebne nam są taki raport jest nam potrzebny, taka podpowiedź. Nie wiem skąd napłynie, ale naprawdę jest nam to potrzebne, żeby się dowiedzieć, co jest głównym powodem i które czynniki sprawiają, że jest tak, a nie inaczej. No dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Życzmy sobie, żeby ten mecz niedzielny z Piastem przebiegł po naszej myśli. Wygrajmy nawet skromnie 1-0, ale zainkasujmy w końcu upragnione 3 punkty, zwyciężmy i klepnijmy to utrzymanie i na spokojnie sobie oglądajmy tą końcówkę ligi. Miejmy nadzieję, że Team Niedźwiedzia nas tutaj jeszcze zaskoczy czymś fajnym i finalnie uplasujemy się najwyżej jak się da w tej tabeli na koniec sezonu. To był Widzew Redrum 41. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy dla Was, więc prosimy Was tutaj o zaobserwowanie naszego profilu, subskrybowanie też kanału na YouTubie, bo tam też możecie odsłuchiwać pokoje. I co? Do zobaczenia w następnym pokoju. Będziemy Was informować na bieżąco o naszych planach i do zobaczenia w niedzielę w sercu Łodzi i 3 punkty dla Widzewa. No. Dobrego wieczoru, trzymajcie się, do usłyszenia, być może w niedzielę po meczu. Dobrej nocy. Cześć. Noc.